Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Zyska, reprezentuję Środek Myśli Społecznej im. Fernanda Lassala w imieniu mojego stowarzyszenia oraz Fundacji im. Afryki Sieberta, która jest partnerem tego projektu, tego spotkania. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na wieczorze powyborczym. Bardzo się cieszę, że znaleźliście Państwo czas, aby spotkać się z nami i porozmawiać o tym, co wydarzyło się w niedzielę i co wydarzy się może w polskiej polityce w przeciągu najbliższych miesięcy i lat. Bardzo się cieszę, że zaproszenie do naszej dyskusji przyjęło tak zacne grono panelistów. Chciałbym przywitać i przedstawić Agata Szcześniak, OKO Press. Doktor habilitowany Przemysław Stadula, Instytut Socjologii Warszawskiego oraz Krytyka Polityczna. Doktor Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. I doktor habilitowany Rafał Fedorów, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nasze spotkanie oczywiście będzie miało charakter rozmowy, ale najpierw poproszę o kilka komentarzy naszych gości, a potem oczywiście liczę na Państwa opinie, komentarze, polemiki, pytania. I chciałem tą pierwszą sesję z udziałem naszych panelistek i panelistów podzielić jakby na dwie części. Znaczy, po pierwsze najpierw się skupić na tym, co wydarzyło się podczas kampanii i co wydarzyło się w niedzielę. I w drugiej sesji chciałbym zapytać o to Wasze prognozy dotyczące kształtu sceny politycznej, a także podziałów społecznych, które mogą się wydarzyć w najbliższych miesiącach. Znaczy, co te wyniki oznaczają dla przyszłości polskiej sceny politycznej. Więc najpierw chciałem po pierwsze zapytać Was o to, co Was najbardziej zaskoczyło w tej kampanii wyborczej. Co według Was było najważniejsze, jeśli chodzi o zachowania wyborcze? Czy było coś, co Wam się wydaje, że jest szczególnie istotne, coś, co uważacie za jakąś formę przełomu? Jak oceniacie tę kampanię i poszczególnych aktorów? Jakie wydarzenia kampanii uważacie za najważniejsze, bądź jak oceniacie kampanię poszczególnych aktorów politycznych i jak ona może wpłynąć na przyszłość tych ugrupowań? Więc w tej pierwszej sesji chciałbym właśnie zacząć od tego typu analizy i poprosiłbym najpierw Agatę Szcześniak jako osobę, która pozwolisz, bo ty w tym gronie jesteś, zaraz się wymienię, to zaraz włączę, a tam ci włączony, ponieważ ty w tym gronie w sumie razem z Łukaszem Pawłowskim, ale na bieżąco opisywaliście tę kampanię, znaczy ty także w formie dziennikarskiej, więc też zależałoby mi właśnie na tej perspektywie osoby, która na bieżąco tę kampanię opisywała i także w OKO Press dokonaliście już pierwszych jakby podsumowań wyników wyborczych, więc pewnie też masz ciekawe obserwacje dotyczące tych wyników, więc najpierw zacząłbym od Ciebie się rozmawiać. Skoro tak być musi, to nie będzie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Mam nadzieję rzeczywiście, że to będzie mocno interaktywne jednak, bo myślę, że jesteśmy wszyscy w takim momencie, że chcielibyśmy się dzielić, rozmawiać, dyskutować, więc że nie będzie tak, że tylko my będziemy mówić. Ja jestem w tej chwili w ogóle w takim nastroju jakiegoś uniesienia, bo wracam spod Sejmu, gdzie, jak Państwo wiedzą, pewnie odbywa się demonstracja przeciwko ustawie, która właściwie zakazuje, czy każe karą więzienia do 5 lat za edukację seksualną. I pod tym Sejmem zebrało się bardzo wielu młodych ludzi. Był taki moment, kiedy mi się wydawało, że jest tam ich niewielu, a nagle w ciągu kilku minut tłum urósł i pojawiło się bardzo, bardzo wielu młodych, naprawdę ludzi, nastolatków. No i na scenie występowały posłanki elektki z lewicy. I to jest taki moment jakoś wzruszający, że nowe posłanki reprezentujące lewicę przemawiają teraz na demonstracji pod Sejmem. W każdym razie, jeśli chodzi o te wybory, to są przełomowe wybory, w moim przekonaniu. Wybory, które pokazują jakieś szanse na głębokie przebudowanie się sceny politycznej. Nie tylko dlatego, że lewica weszła do parlamentu, co uważam za jej sukces i za chyba najbardziej znaczące
wydarzenie w tych wyborach, no ale również dlatego, że faszyzująca Konfederacja weszła do parlamentu, dlatego, że się dekomponuje Prawo i Sprawiedliwość, które jednocześnie zyskało ogromne, ogromne poparcie. I wydaje mi się, że to jest jakoś cały czas zbyt mało zauważone, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 2 miliony nowych głosów. Przez 4 lata swoich rządów, w których wydarzały się różne rzeczy, które strona opozycyjna określa bardzo negatywnie, które ja uważam, że również polegały na łamaniu konstytucji, jednak Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 2 miliony głosów i my, kiedy w Okopres analizowaliśmy przepływy i nowych wyborców, no to znaczna część nowych wyborców z tej frekwencji, która była tak wysoka w tych wyborach, tych, którzy zagłosowali po raz pierwszy, głosowali właśnie na Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że to jest do głębokiego zastanowienia się, skąd to się wzięło i co z tego może wynikać w przyszłości, ale na pewno to jest taka ważna dana, na którą trzeba zwrócić uwagę. No, druga to jest ta, o której już wspomniałam, czyli wynik Lewicy, bo jeśli ktoś jeszcze zyskał bardzo wielu wyborców w zauważalny sposób, no to jest właśnie Lewica. Ponad 600 tysięcy. O, dołączyła do nas posłanka Lekka, Agnieszka Zielińska. To jest właśnie Lewica. Ponad 600 tysięcy nowych głosów, dodanych do tego, co w poprzednich wyborach zdobyło w sumie SLD i Partia Razem. Znaczna część tych nowych wyborców to są ludzie młodzi, bo kolejna rzecz warta zauważenia to jest jednak duży wzrost frekwencji wśród młodych osób w porównaniu do wyborów europejskich, niemal dwukrotny. No i właściwie stagnacja, jeśli chodzi o stronę liberalną, koalicję europejską, aczkolwiek taka, powiedziałabym, stagnacja plus, bo Grzegorz Schetyna dokonał rzeczy dość niesamowitej w tych wyborach. Okazało się na wyjściu, że bardzo mocno się posunął, na co nie wyglądało przed wyborami. Już widzę tutaj uniesione brwi, jak to, tak, uważam, że tak, że wprowadzenie i jednak zielonych, i wielu osób, pewnie w sumie 20-30 osób, które, jeśli rozmawiamy o scenariuszach przyszłości, to są osoby, które potencjalnie mogą dołączyć do klubu Lewicy, jest jakimś takim jakimś paradoksalnym efektem działań Grzegorza Schetyny. No i to nie wiem, to na razie może tyle. Ja patrzę na te wyniki wyborów z dużą nadzieją. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwości będzie trudniej w tej kadencji. No a to, że jednak mamy po raz pierwszy w parlamencie Lewicę i to w składzie, który uważam za dający dużą nadzieję, dający duże szanse, w składzie naprawdę bardzo obiecującym, w którym są przede wszystkim fenomenalne kobiety. No, patrzę na ciebie. O tak. Okej, bardzo dziękuję. I teraz chciałem poprosić Łukasza, niejako kontynuując wątek, który rozpoczęła Agata, bo jedyne nazwisko, o ile dobrze wychwyciłem, wymienione w twoim wystąpieniu, to było nazwisko Grzegorza Schetyny, a ty, Łukasz, napisałeś wczoraj pierwszy powyborczy komentarz, który był niemal w całości poświęcony liderowi Platformy Obywatelskiej, więc być może też byś się odniósł do tego w swoim pierwszym wystąpieniu dzisiaj. Okej, dobrze. No to jest dość łatwe, mówiąc szczerze, no bo tutaj moim zdaniem nie da się w żaden racjonalny sposób bronić w wyniku Koalicji Obywatelskiej, to znaczy niezależnie od tego, kto, jakie ma sympatie polityczne, to tego się po prostu nie da bronić. Jest to wynik niższy niż koalicja ustanawiała sobie jako swoje minimum. Mówili o 30%, nie udało się dostać tych 30%, więc to jak gdyby nie osiągnęli swojego minimum, to minimum było i tak ustawione dość nisko. Schetyna, no wiemy, że dostanie mniej czy niewiele więcej niż sama Platforma Obywatelska przed 4 laty, więc tutaj ten wynik ogólny jest na pewno
pewną porażką Schetyny. Porażka we Wrocławiu. Schetyna jako lider partii, największej partii opozycyjnej, przegrywa o 1/3 głosów z szeregową posłanką Prawa i Sprawiedliwości, która posłanką jest od roku 2015. W międzyczasie zdążyła przegrać wybory na prezydentkę Wrocławia i zdążyła przegrać wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie startowała z ostatniego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości, a więc to nie jest żadna rozpoznawalna postać. Na pewno na poziomie krajowym w porównaniu ze Schetyną pani Sabina Różycka to jest szeregowy poseł, więc ta granica jest absolutnie, no tak wizerunkowo marnie wygląda. Można oczywiście powiedzieć, że to lista we Wrocławiu była tak mocna, że te głosy rozłożyły się na równo. No ale to wyjaśnienie mnie nie przekonuje. Dzisiaj pojawiło się takie opracowanie pokazujące, jak sobie radzili poszczególni politycy Platformy Obywatelskiej w stosunku do listy, na której startowali. To znaczy, jaki procent głosów z danej listy zdobyli dani kandydaci. I się porównuje, tam jest porównanie najlepszych i najgorszych, jedynek, dwójek, trójek, czwórek. Taką najlepszą jedynką była oczywiście Małgorzata Kidawa-Błońska, która dostała ponad 70% głosów rzuconych na listę warszawską. W przypadku Grzegorza Schetyny to jest niewiele ponad 1/3, w związku z tym trudno mówić tutaj o jakimś wielkim sukcesie. No moim zdaniem także ten ruch ze zmianą, on oczywiście, to my pisaliśmy też w Kulturze Liberalnej, on pomógł Platformie Obywatelskiej, pomógł w Warszawie, ale on nie zmienił dramatycznie w wyniku tych wyborów i nie widać tego w sondażach, żeby ten ruch cokolwiek dał. Oczywiście można powiedzieć, że gdyby Schetyna został w Warszawie, to wynik Platformy czy Koalicji Obywatelskiej byłby jeszcze gorszy, no ale to jest gdybanie, to co wiemy na pewno, to, że nie było żadnego wielkiego skoku poparcia w sondażach, ale to, co mnie najbardziej zaskakuje, to niezmiennie zaskakuje od kilku lat w Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej, to jest taki elementarny brak profesjonalizmu. To jest coś, czego ja nie mogę przeboleć. Wydaje mi się, że ja wiem, że jestem w środowisku lewicowym, ale wydaje mi się, że gdyby takie rzeczy, jakie dzieją się na konwencjach Platformy, działy się w firmie prywatnej, która na przykład, nie wiem, wypuszcza nowy produkt na rynek albo wypuszcza nową kampanię reklamową, gdyby taki był pokaz braku profesjonalizmu, to osoba odpowiedzialna natychmiast straciłaby pracę. W Platformie Obywatelskiej to się nic nie dzieje. To się nie dzieje. To znaczy człowiek, który nie poda tego programu Kidawie-Błońskiej w tym momencie, kiedy ona mówiła, mamy dla Państwa nasz program, później TVP Info może z tego korzystać, powinien natychmiast wylecieć zewsząd. To się nie dzieje, to się powtarza, to się nieustannie powtarza. Jeżeli Grzegorz Schetyna idzie do programu i nie potrafi wymienić, idzie do Radia Z, nie potrafi wymienić 6 punktów programu, który jest sygnowany jego nazwiskiem, to ja nie, jakby tego się nie da wytłumaczyć. Znaczy, to jest... Jeżeli ktoś myśli o najprostszym pytaniu, jakie ci mogą zadać, najłatwiejszej piłce, jaką mogą ci wystawić w mediach, to jest pytanie o twój program, to znaczy co w nim jest. Nawet nie krytyczne pytanie, tylko o to, co w nim się znajduje. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, no to trochę nie mamy o czym rozmawiać. To mnie najbardziej dziwi, ja nie potrafię nad tym przejść do porządku dziennego, bo to są proste rzeczy, które można poprawić. Nie można powiedzieć, że to wina TVP, że w Radiu Z zapytano Grzegorza Schetynę o jego program. To nie jest wina Kaczyńskiego, to nie jest wina dotacji, to nie jest wina Skarbu Państwa, to jest niczyja wina, tylko jego, że się nie przygotował. A tak samo nie przygotowują się inni posłowie Koalicji Obywatelskiej, przecież Tomasz Zimow, czy inni posłowie, czy kandydaci na posłów mieli dokładnie tą samą sytuację. Jest też kilka tematów, w których niezależnie od tego, czy koalicja, czy Platforma Obywatelska startuje jako szeroka koalicja europejska, czy jako węższa koalicja obywatelska, nie potrafi znaleźć spójnego przekazu. I tutaj znowu doskonałym przykładem było to, nie wiem, czy Państwo pamiętacie w kampanii, że Schetyna dosłownie jednego dnia powiedział w Trójce o tym, że nie popiera związków partnerskich, po to, żeby drugiego dnia powiedzieć, że jednak Platforma je poprze. Była różnica kilkunastu godzin. Nie potrafię tego bronić, nie rozumiem tego, to jest coś, co wykracza poza moje zdolności pojmowania, niezależnie właśnie od sympatii politycznych, to jest takie podkładanie się straszne. To, co powiedziałbym, było dobre w tej kampanii i dawało jakąś nadzieję na przełom, to była taka konwencja programowa lipcowa w Pałacu Kultury i Nauki zorganizowana, gdzie Schetyna miał właśnie prezentował ten sześciopak Schetyny, pojawił się w miarę zrozumiały program, no i później nic z niego nie zostało.
Były też szerokie dyskusje, można się było z nimi zgadzać czy nie, ale to było nieźle zorganizowane wydarzenie, po którym później nic nie zostało. Drugie zaskoczenie moje w tej kampanii, już nie dotyczące Koalicji Obywatelskiej, to jest nie tyle dobry wynik Lewicy, bo ja nie wiem, czy on jest taki dobry. To znaczy, były sondaże, które dawały nadzieję na więcej i można było też liczyć na więcej, ale fakt, że ta Lewica w tej formie powstała i że ona przetrwała tę kampanię, to rzeczywiście było dla mnie zaskoczenie. I to jest niewątpliwy sukces, że osobom, które nie miały co liczyć na mandat poselski, jako członkowie chociażby partii Razem, czy Wiosny, czy także SLD, no udało się wejść w całkiem licznym składzie. To jest zdecydowanie zaskoczenie i tutaj z kolei fakt, że udało się to profesjonalnie poprowadzić i też konflikty dusić, które się pojawiły, i jakoś przetrwać, to jest zdecydowanie na plus dla tej partii. Dzięki. Teraz chciałem zapytać Rafała Fedoruka właśnie o tę ocenę kampanii, tego co się wydarzyło i także dorzucić jedno pytanie, bo taka pobieżna analiza wyników Lewicy pokazuje, że Lewica dostała ponad przeciętnie dobre wyniki w wielkich miastach, gdzie dotąd dostawała poniżej średniej, to znaczy SLD w przeszłości, na przykład we Wrocławiu dostała zawsze poniżej średniej krajowej. W tych wyborach we Wrocławiu Komitet Lewicy dostał ponad 18%. I czy można przyjąć taką tezę, że o ile kiedyś, przykładając niemiecką miarę, Lewica w Polsce miała elektorat PDS, a teraz ma elektorat zielony. Czy zgodziłbyś się z taką tezą? Chciałem się przeprosić za spóźnienie. Proszę Państwa, każda liberalizacja oznacza wzrost biurokracji w Polsce i w świecie akademickim. Teraz powstało mnóstwo różnych rad i dziś były kolejne wybory do jakiejś akademickiej Rady Ocalenia Naukowego. Jak wiadomo, w Związku Radzieckim cała władza była pękurata i tak rządził Lenin. Otóż przed każdymi wyborami staram się przygotować dla samego siebie symulację wyników na podstawie wielu różnych czynników. To się z reguły jakoś mi tam sprawdzało, natomiast w tych wyborach miałem olbrzymi problem. Bez problemu udało mi się trafić w wyniki PiS-u i Platformy. Myślę, że to nie było tak naprawdę wielką sztuką. Natomiast wszystko co niżej kompletnie mi się rozjechało. I tak naprawdę od 10 dni szukałem cały czas co było przyczyną. Trzeba zawsze zacząć ewaluację od siebie, tak, nie od innych. Proszę Państwa, te wybory były absolutnie bezprecedensowe. I to nie z samego w sobie powodu bardzo wysokiej frekwencji. Słysząc o tej wysokiej frekwencji, wszyscy mówili, dla kogo ona będzie korzystna, dla kogo ona będzie niekorzystna. Prawda? I to się układało pewnie w większości analiz. Ale była jedna okoliczność, której nie wziąłem pod uwagę. Otóż to były pierwsze wybory, z których startowało zaledwie 5 ogólnokrajowych komitetów. Nigdy tak się wcześniej nie zdarzyło. I skoro frekwencja była bardzo wysoka, było tylko 5 chętnych do tortu, to wiadomo było, że każdy będzie miał niestandardowo wysokie wyniki, w tym szczególnie te mniejsze komitety. Na tym polegał, sądzę, błąd analizy. To oznaczało, że pojawią się już nie tylko te mityczne, żelazne elektoraty. Pojawią się nie tylko zupełnie przypadkowi bywalcy, którzy akurat przechodzili w park do urny, ale także obrzeża elektoratów. A stąd moim zdaniem z tych wyborów strategicznie nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków. Bo moim zdaniem nie da rady powtórzyć aż takiej mobilizacji społeczeństwa. Być może w wyborach prezydenckich jeszcze tak, ale w następnych nie. Zwróćmy uwagę, jak dużo PiS zaangażował w te wybory. To była rzeczywiście znakomita kampania. Wszystkie rafy z panem Banasiem na czele ominięto. Reformy społeczne akceptowane przez absolutną większość Polaków. I moim zdaniem nie sposób będzie, nawet jeśli PiS jakoś tam ustabilizuje swoją władzę, to będzie niesamowicie ciężkie, powtórzyć aż takiej mobilizacji. Powrócę do tego wątku jeszcze przy Lewicy. Więc powiedziałbym tak, że Prawo i Sprawiedliwość wzmocniło społeczną legitymizację swojej władzy i osłabiło jej polityczne podstawy. Więc w tym sensie te wybory były patem. Odnośnie Platformy, bo zaczęliśmy bardzo dużo mówić o Platformie, więc trudno byłoby mi uciec do tego. Ja uważam, że to, co uczynił Grzegorz Schetyna, no to jest cud nad Wisłą i Odrą. Po 8 latach rządzenia, po fiasku kolejnej strategii, jakie Platforma
przyjmowała, dostać znacząco więcej głosów niż Platforma w poprzednich wyborach. Ona dostała prawie tyle, co Platforma plus Nowoczesna w liczbach bezwzględnych. Przy fatalnej kampanii pełna zgoda, to jest po prostu cud nad Wisłą, prawda? Oni nie mogli dostać więcej, prawda? Zauważcie, że moment, w którym Schetyna został szefem Platformy, czyli około 10-15% w sondażach, Nowoczesną z 30% poparcie. I co więcej, ta ledwo dysząca Platforma, jeśli oczywiście ona się wewnętrznie zintegruje, będzie miała teraz gigantyczną przestrzeń dla siebie. Będzie jedyną partią, pomijam Konfederację, to jest troszkę inna sprawa, która będzie mogła robić to, na co czeka wielkomiejska klasa średnia z utęsknieniem. Potępiać rozdawnictwo, potępiać wszelkie reformy społeczne. Będzie teraz uwolni się od iluzji, złudzeń, poszukiwania kontaktu z elektoratem innym niż liberalny i wielkomiejski. Natomiast to, co obserwujemy od kilku dni, to jest oczywiście zaplecze Donalda Tuska, bardzo licznych mediach, no bo po tylu latach premierowania można zostawić trochę zaprzyjaźnionych dziennikarzy w mediach. Plus członkowie rządu Donalda Tuska, będący teraz posłami Platformy albo około Platformy, grillują kierownictwo, chcą przejąć. Finał tego będzie oczywisty, Kosiniak-Kamysz będzie wspólnym kandydatem. A jeśli Schetyna obroni swoją władzę, to pani Kidawa Wawłońska po tym w istocie znakomitym rezultacie będzie kandydatką, nic innego w tym wszystkim nie chodzi. No dlaczego politycy Platformy tak słabo wypadali? No nie przywykli w liberalnych mediach otrzymywać trudnych pytań. To dlaczego biedactwa mieli się przygotowywać, prawda? To jest dla mnie najważniejsza rzecz w tej kampanii. Po raz pierwszy liberalne media w konflikcie pomiędzy SLD, okolicami, i Platformą zachowały neutralność. Wystarczyło, prawda, do kilkunastoprocentowego wyniku. Z czego tym niemniej nie wyciągał strategicznych, długofalowych wniosków. Odnośnie lewicy, no bardzo wyraźnie widać, że elektorat pułkowników i sierżantów stawił się w komplecie, a do niego doszusowały innego. Przede wszystkim oczywiście młodzi wyborcy w wielkich miastach. To jest absolutnie ewidentne, to na mapach wyborczych będzie kłuło w oczy. Z powodów, które w związku z tą manifestacją, myślę, się kumulują, dołączyli także licznie przedsiębiorcy. No i myślę, że to jest perspektywy lewicy jest najciekawsze. Jesteśmy w machu PZZ-u. W Polsce toczy się konflikt klasowy, w którym większość elektoratu lewicy jest po stronie, użyję języka z czasów Lenina, burżuazji. Jak z tego długofalowo wypchnąć, to ja nie wiem. Jak partia Razem pewnie się z nią w tej materii solidaryzuje, na pewno część SLD będzie mówiła o potrzebie podwyższania płacy minimalnej, a olbrzymia część elektoratu zagłosowała na lewicę właśnie dlatego, że nie chce podwyższenia płacy minimalnej, bo nie ma w tym interesu, prawda? I to myślę jest strategiczny problem, strategiczne wyzwanie, więc ja bym powiedział, że ten elektorat lewicy, gdyby nanieść na te niemieckie barwy, nie jest elektoratem czerwono-zielonym, ale jest elektoratem, czy nie tylko czerwono-zielonym. Jest elektoratem z Etiopii, czerwono-żółto-zielonym, bo tam także część elektoratu FDP, prawda, czyli Platformy Obywatelskiej, sytuacyjnie zagłosowało i myślę, że to jest naprawdę bardzo wiele aspektów, które warte będą analizy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Raz. Dzięki bardzo. I teraz, Przemku, chciałem Ciebie poprosić o taką refleksję, bo przed wyborami ukazał się raport, którego byłeś współtwórcą z badań, które przeprowadzałeś, więc refleksje polegające na zderzeniu wyników Twojego raportu z wynikami wyboru, być może takie masz. To akurat łatwo zrobić. Ja jednym z elementów raportu, który przygotowaliśmy z Sławomirem Sierakowskim, było porównanie dwóch typów elektoratów. Elektoratu takiego pewnego w przypadku każdej z partii, czyli osób, które w momencie prowadzenia sondażu połowa lipca, początek lipca deklarowały chęć zagłosowania na konkretne komitety, z elektoratem potencjalnym. Takich osób, które co prawda nie deklarowały, że
jesiennych wyborach zagłosują na daną partię, ale albo była to partia drugiego wyboru, albo deklarowały bardzo wysokie zaufanie do tej partii, albo głosowały na nią w przeszłości, no to były jakieś takie predyktory pozwalające zakładać, że no jest jakaś spora szansa na to, że te osoby stanowią taki potencjalny elektorat. Gdyby z tej perspektywy spojrzeć na wyniki poszczególnych komitetów, to trzech głównych powiedzmy, bo na tym się skupiliśmy. W przypadku PiS-u 35% ankietowanych deklarowało chęć zagłosowania. Wyliczyliśmy, że taki sufit absolutny dla PiS-u to jest 55%, czyli 20% potencjalnego elektoratu. W przypadku Platformy, w przypadku Koalicji, to było 25% tych, którzy deklarowali w lipcu chęć głosowania na ten komitet, no i 22% rezerwowego elektoratu potencjalnego. W przypadku Lewicy było 8% tych, którzy byli gotowi na Lewicę oddać głos i 12% potencjalnego elektoratu. No jeżeli teraz porównać rzeczywiste wyniki, no to widać, kto ile z tego swojego potencjalnego elektoratu uzyskał. I to jest jakiś rodzaj ewaluacji kampanii w tym sensie. No to PiS-owi udało się zyskać 40% swojego potencjalnego elektoratu. A Lewicy no 1/3. Platformie 10%. Oczywiście Platforma i Lewica miały to zadanie utrudnione, bo te elektoraty się przenikają, tak? Walczą o tego samego liberalnego, raczej miejskiego, nawet wielkomiejskiego, lepiej wykształconego wyborcę. Niemniej no, to coś pokazuje, więc PiS jest dla mnie no, absolutnym zwycięzcą tych wyborów. Chociaż jakbym miał powiedzieć, które wyniki mnie zaskoczyły, to akurat PiS i Platforma miały wyniki no, 1,5 punktu procentowego niższe niż to, co ja prognozowałem. Tak? Lewicę trafiłem, natomiast zaskoczyły mnie wyniki PSL i zaskoczyły mnie wyniki najbardziej Konfederacji. A tutaj może uległem takiemu wishful thinking. Miałem wielką nadzieję, że znajdą się tuż pod progiem. Więc czy się cieszyć, czy się nie cieszyć z takich wyników? No, ja bym z jednej strony trudno nie cieszyć się widząc na przykład właśnie Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk w parlamencie, więc ale z drugiej strony jestem akademickim socjologiem, więc to mi nakazuje powściągnąć emocje i tak bardziej trzeźwo spojrzeć na te wyniki. Ja nie jestem przekonany, że mamy do czynienia z jakimiś wyborami takimi przełomowymi. Ani pod względem frekwencji, to znaczy wybory, eurowybory, wybory samorządowe również pokazywały wzrost tej frekwencji. Ja nie jestem też pewien, że ta frekwencja przez lata narzekaliśmy na to, że frekwencja w Polsce jest bardzo niska, choć niska na tle krajów o bardziej utrwalonej demokracji w Europie Zachodniej, niska na tle krajów postkomunistycznych. Wiązaliśmy to w ogóle z niskim poziomem kapitału społecznego zaufania i była taka wielka nadzieja, że wzrośnie frekwencja, no to i jakość społeczeństwa obywatelskiego. No tak, ale widać, że ta frekwencja rośnie, rośnie jakieś zaangażowanie w konflikt polityczny, ale niekoniecznie z tym się wiążą jakieś takie bardzo obywatelskie postawy. Badanie, o które zapytałeś, pokazywało też, że znacząca część elektoratów różnych partii, w tym partii rządzącej, zachowuje się cynicznie. Nie myśli o swoich wyborach politycznych kategoriami, w ogóle nie myśli o polityce kategoriami jakiegoś dobra wspólnego, jakiejś ważnej na wszystkich sfery. I to jest jednak jakieś zagrożenie. Tak? Widać zagrożenie klientelizmem, widać zagrożenie taką populistyczną mobilizacją. W tych wynikach, no to co mnie jakoś nie powiem. Cieszę się, że Lewica ma
takie poparcie. Cieszę się, że jest w parlamencie, ale ale już nieraz się tak zdarzało, że pojawiała się jakaś nowa siła w parlamencie i również szybko z tego parlamentu wypadała, tak? Więc posłanką, posłą lewicy doradzał pokorę. Pokorę, którą swoim posłom PiS też zwykle nakazywał. I pomyślenie o tym, co zrobić z takimi wynikami, w których widać, że no, lewica w żaden sposób nie zagroziła PiS-owi w tych wyborach. Walczyła z Platformą Obywatelską o poparcie. Tak? Mamy. No, walczyła ze sobą, to też jest. Ale generalnie jakby mamy wyniki, które generują takie 40% poparcia uzyskanego przez siły liberalne. I tak naprawdę to, co jest, mam wrażenie, najważniejsze w tych wyborach, jest wynik PSL-u. PSL-u, który walczył z PiS-em o wyborcę. PSL-u, który jest partią, która ma nieliberalny elektorat w dużym stopniu, ale jest siłą polityczną, która akceptuje pewien liberalny konsensus. To jest też jakiś kierunek być może dla lewicy. Także bałbym się sytuacji, w której lewica będzie w większym stopniu lewicą kulturową, a nie socjalną. A to jest możliwe. Tak? Już w tej chwili, jeżeli byśmy spojrzeli na wyborców lewicy pod względem na świecie klasowym, tak? Spojrzeli na udział lewicy w takich grupach ze względu na wykształcenie, tak? No to ta przewaga osób z wyższym wykształceniem wobec wykształcenia zawodowego w przypadku lewicy, jeśli to jest trzykrotnie, tak? No to tam jest tak, no to jest partia inteligencka, elitarna. Jeszcze weźmy pod uwagę reprezentację, czyli tych, którzy weszli. To znaczy, że my... To dałam uwagę, żeby zwrócić jeszcze uwagę na tych, którzy weszli. Na przykład, no nie wiem, na warszawskiej liście była Joanna Wicha, która jest reprezentantką pracowników, jest pielęgniarką, ale ona nie weszła. Weszły inne osoby, moim zdaniem świetne, ale jednak z tym backgroundem inteligenckim. Tak, więc to jest rzecz do przemyślenia. Jak tylko skończyły się wybory, to oczywiście zacząłem badania i wczoraj robiłem fokusy z wyborcami PiS-u z klasy ludowej, powiedzmy takich profesjonalnych, takich upper middle, taką wyższą klasę średnią z prawnikami, z lekarzami. Tak. A co ciekawe, i w jednej, i w drugiej grupie wyborców PiS-u, czyli wyniki były odebrane dość dobrze. Nawet to, że stracili przewagę w Senacie, było, a i dobrze, będą się bardziej starać, nie? To już było za dużo, nie mieliby zbyt duże poparcie. Ale to, co mnie najbardziej zszokowało, i w jednej, i w drugiej grupie, połowa osób była za dopuszczeniem aborcji na życzenie. Połowa była za tym, żeby zminimalizować rolę, wpływ Kościoła na politykę. To były osoby, które głosowały na PiS, wyraźnie podkreślają, że głosują dlatego, że to jest partia, która dokonuje redystrybucji i która ma takie bardziej etatystyczne podejście. To nawet nie były osoby, z połowa z nich w ogóle nie brała żadnych benefitów typu 500+, tak? Tylko głosowały ze względu na ten socjalny program. No i to jest coś, co trzeba koniecznie przemyśleć. To są osoby, które powiedziałbym są w innych kwestiach nie są już tak liberalne, tak? Mają jakieś uprzedzenia związane z uchodźcami. Bywa, że mają jakieś takie trącące rasizmem poglądy, ale jednak jest tam, to nie są na pewno osoby, które też po drodze z ruchami LGBT, aczkolwiek część z nich, znaczy ta połowa, która jednocześnie mówiła o tym, że dopuściłaby
legalizacji aborcji, mówiła też o tym, że zalegalizowałaby małżeństwa, ale bez możliwości adopcji dzieci. No to jest do przemyślenia. Tak? Kto ty, czy lewica, która nie bardzo wierzy, że lewica prowadzona przez Roberta Biedronia z takimi postulatami, które są z nim kojarzone przez elektorat prawicowy, centrowy, ma szansę sięgnąć po tych ludzi, ale moim zdaniem na dłuższą metę bez przekonania ich do głosowania na lewicę, to niewiele się może zdarzyć. No, zdarzyć się może rozbiór Platformy Obywatelskiej przez z jednej strony PiS, który zdobędzie ten umiarkowany, małomiasteczkowy elektorat, a z drugiej strony właśnie lewica zagarnie wielkomiejski, ale wtedy udział PiS-u w parlamencie będzie jeszcze większy. Dziękuję. To chciałbym jeszcze Was zapytać o przyszłość tej drugiej duży komentarzy, a mianowicie tego, co się może wydarzyć, biorąc pod uwagę następujące kwestie, że po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało się mierzyć z obecnością ugrupowania Na Prawo od Prawa i Sprawiedliwości, że Jarosław Kaczyński będzie musiał się mierzyć z dwoma wzmocnionymi ugrupowaniami wewnątrz własnego klubu parlamentarnego, czyli Porozumienia i Solidarnej Polski, że w Platformie Obywatelskiej będzie próba sił związana z planowanym kongresem partii, wyborem także nowego, czy nowego, starego, zobaczymy, ale w każdym razie Platforma stoi przed wyborem nowych władz. I wybór strategiczny, wybór lewicy, to znaczy po pierwsze, czy zachować organizacyjną jedność, ale także o pomysł na rywalizację z Platformą i z Prawem i Sprawiedliwością, a w tle mamy zagrożenie związane ze spowolnieniem gospodarczym, które może mieć wpływ także na sytuację polityczną i na przesuwanie się sympatii wyborczych. Więc chciałbym o tę przyszłość teraz Was zapytać i zaproponowałbym inną kolejność, żeby Agata mogła tym razem zorganizować nasze spotkanie, więc zaproponuję, żebyśmy zaczęli od razu na druk, a potem Łukasz. Problemem Prawa i Sprawiedliwości jest przede wszystkim to, że znalazło się pomiędzy dwoma biegunami. Już jednym z tych biegunów będzie Konfederacja, choć ja uważam, że sukces Konfederacji jest pochodną cynizmu, skoro o tym mówimy, jest pochodną systemu edukacyjnego prowadzonego w 1999 roku, w którym szkolono młodych ludzi w podstawach przedsiębiorczości, prawda? Taki marksizm, leninizm, Arybur, prawda? Zamiast normalnych lekcji ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie, a którego istotna część lewicy zaciekle próbowała bronić. Jeśli ktoś słyszy, no, od swojego dzieciństwa, mówimy tu absolutnej większości młodych wyborców, że ma radzić sobie sam, że wszystko zależy wyłącznie od niego, że wszelka wspólnotowość jest podejrzana, który uważa, że ZUS jest gorszy niż trzecia wojna światowa, to później słyszy różne dyrdy małe o systemach zdrowotnych w Singapurze, to na kogo ma do końca głosować? Odpowiedzią zbuntowanych młodych ludzi z prowincji przeciwko kapitalizmowi jest turbokapitalizm. Ze wskrzeszonym entyracją, Muszankowinem, Mikiem. Mam nadzieję, że to chociaż na lewicy będzie jakimś przedmiotem elementarnej refleksji, a nie obrona skrajnie neoliberalnego systemu edukacyjnego, gdzie 12-letnie dzieci były selekcjonowane. I gdzie cały system był fikcją. Teraz odkryto w obozie generalnym, że dzieci chodzą na korepetycje. No nie no, w poprzedniej dekadzie nie chodziły, prawda? Gimnazja świetnie funkcjonowały. Gromki Eureka, prawda? Gdyby nie to, że rządzi PiS, to nie odkryto tego, że system edukacyjny jest fikcją i to fikcją niesprawiedliwą społeczną. Więc po jednej stronie PiS będzie miał Konfederację, ale ta Konfederacja nie będzie go moim zdaniem atakowała, bo nie po to ją w mediach pokazywano przez ostatnie tygodnie intensywnie, z perspektywy libertariańskiej. Ona będzie atakowała PiS z perspektywy ultrakonserwatywnej. 447, aborcja i tak dalej.
ponieważ obóz liberalny będzie liczył na to, że PiS złapie się na którąś z tych pułapek, da się sprowokować, ktoś coś tradycyjnie powie w mediach takiego, co się mówiło w średniowieczu, prawda? I wybory prezydenckie pójdą z górki, zwłaszcza, że w obozie Ziobrystów będzie wielu chętnych. Wypowiedzi z ostatnich dni polityków od Zbigniewa Ziobry pokazują, że bardzo wysoko licytują w dialogu z prezesem, prawda? Skrajnymi wypowiedziami. I drugi fragment problemu PiS-u będzie się nazywał PSL. Gdzieś dobrze wypadający w mediach, lubiący wszystkich, uśmiechający się, nie mający w żadnej istotnej sprawie nic do powiedzenia, lider. Będzie idealnym, powiedziałbym, idealną kopią Andrzeja Dudy z poprzedniej kampanii. I co teraz PiS będzie miał zrobić? No, będzie musiał brnąć jak w stronę centrum, będą cały czas zagrożonym z prawej, ultrakonserwatywnej flanki. W Platformie Obywatelskiej, no myślę, że aż tak frapujące dla polskiej przyszłości to, czy któryś z załóżników Donalda Tuska, czy troszkę bardziej suwerenny Grzegorz Schetyna będzie liderem, aż tak istotne samo w sobie pewnie nie jest. Choć dla wyniku wyborów prezydenckich myślę akurat, że to jest istotne. Jeśli zaś chodzi o Lewicę, no to oczywiście moim zdaniem jednak będzie to formacja, która będzie gdzieś tam ograniczona w parlamencie. Będzie ugrupowanie mniejsze. Takie formacje powinny funkcjonować w sposób zwarty, tak jak PiS wtedy, gdy był zepchnięty do narożnika. Natomiast oczywiście w tej chwili próba organizacyjnego jednoczenia była moim zdaniem dysfunkcjonalna. Mogłaby obudzić na przykład jednocześnie SLD-spor. Mogłaby w trudnej sytuacji postawić partię razem. Myślę, że ważniejsze tam raczej będzie wypracowanie pewnego minimum, podział pracy wewnątrz. Natomiast to oczywiście rodzi pytanie o, które już w wcześniejszych wypowiedziach się pojawiało. To znaczy, pozostanie w tym wzorcu liberalnym, który troszkę przeważa, nie był jedynym bynajmniej, ale przeważa w kampanii wyborczej, który przyniósł znakomity efekt na odebranie części wyborców Platformie kosztem relatywnie niewielkich strat na jej rzecz, oznacza dalsze odcinanie się od tych wyborców, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, bo chcą aktywnej polityki społecznej, potrzebują instytucji publicznych. Natomiast próba zrobienia tego, co Unia Pracy próbowała niegdyś zrobić po tym, jak nie weszła do rządu z SLD w latach 90. Czy zwrotu w lewo w kwestiach społeczno-gospodarczych, walki o ten elektorat, będzie absolutnie dysfunkcjonalne politycznie i natychmiast skończy się katastrofą sondażową. Tak? Skończy się utratą tych tysięcy studentów i licealistów z wielkich miast, którzy na lewicę głosowali. I to jest fragmentem ogólnoeuropejskiego dylematu. Czy lewica ma iść drogą francuskiej partii socjalistycznej, która chce wprowadzać ekologiczny socjalizm, prawda, o globalnym wymiarze, która ma już 6%. W sondażach, bo to jest ich ostatni. Czy też z drogą duńskiej partii socjaldemokratycznej, która pod wodzą pani Mette Frederiksen prowadzi, no na zachodzie kwestia imigrancka jest jakby tym momentem, prawda, gdzie lewica się dychotomizuje, prowadzi asertywną politykę wobec imigrantów, nawet twardszą od wielu prawicowych partii. Wszystkie liberalne media w Danii grillują codziennie duńską partię socjaldemokratyczną, ale ona to wszystko robi w imię obrony państwa dobrobytu, a nie w imię czegokolwiek innego. Jak to zauważył minister do spraw imigracji, który niestety obczyk, te swoje, pytany przez liberalnego dziennikarza, no jak on tak może robić? Przecież sam kiedyś, prawda, czyli jego ojciec przyjechał i tak dalej. A nie, on powiedział, tak, jestem Etiopczykiem, ale po pierwsze pamiętam o tym, że jestem murarzem. I w tym zawiera się główny dylemat lewicy. W Polsce nie wokół kwestii imigranckiej funkcjonuje, prawda? Tylko funkcjonuje wokół, no powiedziałbym, poszukiwania bazy elektoratu. I zgadzam, że to jest idealne moim zdaniem trafienie w to. Tą granicą jest kwestia prawa do adopcji dzieci przez parę homoseksualnych. To znaczy, gdyby lewica o tym milczała i poszła w kwestię socjalną, mogę sobie wyobrazić, że dałaby sobie niedużą, ale jednak szansę na zasianie zwątpienia w części elektoratu PiS-u, czy
czy PSL-u. Natomiast jeśli pójdzie taki pełen przekaz kulturowy, bardzo emancypacyjny, to będzie skuteczne moim zdaniem w pewnej niszy wyborczej, po nowoczesnej właśnie i tak dalej. To nie jest prosty spór. Ja nie chcę jakby mówić, że racja jest po jednej stronie, bo rozważania na temat cynizmu etyki w polityce naprawdę śmieszą mnie, odkąd w latach 90. usłyszałem w mediach o humanitarnym bombardowaniu Jugosławii. Dziękuję bardzo. Ja bym się zdecydowanie zgodził z tą jedną tezą, to znaczy dotyczącą systemu edukacyjnego, która miałaby wyjaśniać poparcie dla Konfederacji na tym poziomie, to z kilku powodów. No, po pierwsze, nie wiem, czy jedna czy dwie godziny przedsiębiorczości mają tak wielki wpływ na wybory ludzi, to raz. Po drugie, to nie wyjaśnia nam różnic płciowych, to znaczy faktu, że przede wszystkim mężczyźni głosowali młodzi na Konfederację, musiało znaczyć, że dziewczyny jakoś nie słuchały, albo są bardziej bezkompromisowe niż pacjenci, albo nie wiem, no trudno to wyjaśnić. Czwarte, to nie wyjaśnia tego, dlaczego wraz z wiekiem poparcie dla Konfederacji bardzo spada, chociaż wśród 30-kilkulatków są osoby, które także już przeszły przez ten system gimnazjalny. W związku z tym to moim zdaniem nie jest dobre wyjaśnienie, można dyskutować o systemie edukacyjnym, ale widzicie, to jest takie przełożenie jedno do innego, niewiele mi tłumaczy, jak mam być szczery. Także mi się wydaje, że Konfederacja zyskuje tym, że oferuje proste odpowiedzi na trudne pytania. No i to jest największa atrakcyjność tego przekazu. To znaczy, to raz, a dwa, mówi to ludzi, którzy nie korzystają z tych pakietów socjalnych, albo po prostu jeszcze są uzależnieni od rodziców finansowo. W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli się skasuje usługi publiczne, no to będzie wszystko funkcjonowało lepiej. Rady, która jest daleko, z lekarza się nie korzysta, bo jeszcze zdrowie dopisuje. W związku z tym to jest po prostu atrakcyjny przekaz. Państwo was okrada, jak was zostawi w spokoju, to będzie wam lepiej. No i to w tym wyjaśnia. A kiedy wchodzi się z biegiem i zmienia się perspektywa, bo nagle jest ci potrzebny żłobek, nagle jest ci potrzebny przedszkole, nagle jest ci potrzebny lekarz, nawet nie dla siebie, ale dla starszego rodzica, no to ta perspektywa siłą rzeczy się zmienia. W związku z tym oczywiście możemy dyskutować o tym, że szkoła powinna mówić coś innego, ale mi się wydaje, że to nie jedna lekcja przedsiębiorczości jest tutaj kluczem. Co do lewicy. To jest oczywiście bardzo ciekawe, że nawet partia Razem, jeszcze jak była oddzielną partią Razem, mówiła wyraźnie, kiedy stawiano jej zarzut, że osłabiła SLD i przez to lewicy nie było w Sejmie, to politycy partii Razem mówili, nie, bo przecież nasi wyborcy jako partia drugiego wyboru i nasi wyborcy przepływają z Nowoczesnym. To nie jest ten przepływ. W związku z tym zgoda, że tutaj jest duża grupa wyborców, która głosuje na partię Razem, nawet mówiąc już tutaj obowiązującym językiem, wbrew swojemu interesowi klasowemu, to znaczy zarabia dużo, ale jest jakoś gotowa zagłosować na Razem. Nie wiem, czy to jest tak, że jeżeli partia lewicowa nagle by powiedziała, że chce podniesienia podatków, to oni by odpłynęli, bo przecież nie jest tajemnicą, że nie tylko konserwatyści czy biedni zwolennicy Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych głosują wbrew własnemu interesowi klasowemu. Bogaci mieszkańcy dużych miast też często głosują wbrew swojemu interesowi klasowemu, głosując właśnie na partie lewicowe, które mówią, że podniesiemy podatki, które to podwyżki podatków uderzą tych lepiej zarabiających z dużych miast, ale ważniejsze jest dla nich coś innego. Ważniejsze są dla nich na przykład te kwestie obyczajowe i są gotowi poświęcić, że tak powiem, swój interes ekonomiczny stawiają wyżej inne sprawy. W związku z tym nie wiem, czy jest tak, że jeżeli partie lewicowe zaczną mówić o podniesieniu podatków czy hojniejszej polityce socjalnej, to automatycznie tych ludzi stracą. Pytanie oczywiście jest o skalę tych decyzji programowych i o skalę tych propozycji, które się przedstawi, ale wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, że czasami ludzie nie głosują portfelem, tylko z innych powodów. Wydaje mi się, że w przypadku lewicy tak jest w Polsce. Co do Platformy Obywatelskiej, to też się z panem profesorem nie zgodzę, do pierwszej wypowiedzi, bo pan powiedział, że w Platformie będzie teraz dobrze, w tym sensie, że będzie mogła mówić do przedsiębiorców, prawda, i będzie mogła tych ludzi do siebie przyciągać. A moim zdaniem ta Platforma nie ma w sobie nic w tej chwili, to znaczy nie ma żadnego przekazu, jest taką zupełną magą, w związku z tym nie,
potencjał do rozbicia tej partii wydaje mi się bardzo, bardzo duży i odgłów czy w jedną stronę do Prawa i Sprawiedliwości osób bardziej konserwatywnych, wyborców Pawła Kowala, Kazimierza Michała Jarosławskiego jest możliwy, z drugiej strony jest możliwy odgłów także do wyborców Lewicy. Platforma nie ma żadnej treści. Ludzie, to też wiemy z badań, głosowali na nią głównie dlatego, że jawiła się jako główna siła, która miała pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Ale warto przypomnieć, że wtedy, kiedy Platforma miała te 15% gdzieś tam, jak Grzegorz Schetyna ją przejmował, później to poparcie troszkę urosło, ale był taki moment, że Platforma przecież była niżej niż Nowoczesna, prawda? I gdyby Ryszard Petru nie był Ryszardem Petru, to mogła ta scena polityczna wyglądać nieco inaczej. W związku z tym ja widzę pewną szansę dla, nie jest wykluczone, może tak, nie jest wykluczone, że Lewica wyrośnie tak samo jak urosła Nowoczesna. Nowoczesna wyszła z 8% do parlamentu z wynikiem znacznie gorszym niż dzisiaj Lewica, a później w sondażach wypadała znakomicie, a co niektóre media mówiły, że Petru jest nowym Kennedy. To jest, tak było przecież i był ogromnie popularny. W związku z tym to nie, wydaje mi się, że ten elektorat Platformy jest jednak dość labilny i widać, że on może przypływać. Jeszcze jedna ciekawa statystyka z tych już pojawiających się po wyborach, to jest zaufanie do Grzegorza Schetyny. To znaczy znajdziecie Państwo badania wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej na temat zaufania do poszczególnych polityków związanych z tą partią. Na pierwszym miejscu jest Donald Tusk, gdzie tam ma ponad 80% wyborców mówi, popieram raczej zdecydowanie. Na końcu jest Grzegorz Schetyna. 1/3 wyborców Koalicji Europejskiej Obywatelskiej mówi, że nie popiera zdecydowanie lub raczej tego, co on robi. A potem niespełna 1/3 mówi, że popiera, jest jakaś grupa spora neutralna. W związku z tym ta partia jest w bardzo kiepskiej sytuacji. Oczywiście zgadzam się, że Schetyna może władzę utrzymać, bo jest niezwykle zręcznym politykiem, ale entuzjazm to już nie wywoła, a narracja mówiąca o tym, jesteśmy jedyną siłą zdolną odebrać władzę PiS-owi, moim zdaniem będzie słaba, a nie się nasilała. I jedną rzecz, która dla mnie uderzająca jeszcze z takich ciekawostek bym dodał, to często słyszymy o tym, że Prawo i Sprawiedliwości nie spada poparcie, bo ludzie potrzebują czasu, żeby dotarły do nich te wszystkie afery. To chyba też w waszym badaniu było, jeżeli się nie mylę, albo już w jakimś innym przeczytałem, że kiedy ludzi się pyta o afery największe polityczne, to oni wciąż wymieniają te afery z czasów rządów Platformy Obywatelskiej, czyli ośmiorniczki, nagrania i tak dalej. I to był też, z tego wypływała teza, że ludzie potrzebują czasu, żeby jakby to się osiadło wśród przeciętnego wyborcy. I to jest przekonująca z jednej strony teza, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na wynik Sławomira Neumanna w Gdańsku, to by świadczyło o czymś zupełnie przeciwnym, że ludzie jednak reagują. To znaczy, że to nie jest tak, że człowiek w Tczewie potrzebuje 4 lat, żeby dotarło do niego to, co Sławomir Neumann mówi o Tczewie. Neumann jest najgorszą jedynką całej Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o procentowy wynik w stosunku do wszystkich głosów oddanych na daną listę. W związku z tym spadło to natychmiast. Znaczy, oczywiście nie wiemy, jaki byłby wynik, gdyby nie taśmy Neumanna, ale zakładam, że lepszy. W związku z tym to jednak pokazuje, że to nie jest tak, że ludzie nie wiedzą o aferach, tylko tu z kolei ukłon w stronę waszych badań. Rzeczywiście inne rzeczy są dla nich ważniejsze, ale ta popularna teza mówiąca, to przyjdzie taki kamyczek, który poruszy lawinę, jeszcze jedna afera, no słabnie. To znaczy ludzie są w stanie zareagować na to, co się mówi w mediach, tylko najwyraźniej inne rzeczy, w przypadku PiS-u inne rzeczy są dla nich ważne. Na prognozowanie się nie dam namówić, bo prognozować to ja mogę, jak jest kilka dni do wyboru, mam sondaże i wtedy... Inaczej to już jest takie fantazjowanie, prawda? Nie wiemy absolutnie, co się będzie działo za 4 lata. Mówię, jakie będą dylematy, jakie problemy. Rozmawiając z elektoratem PiS-u czy z wyborcami innych partii, oczywiście o taką przyszłość sam ten nie pytam, tak? Ale to dlatego, że to jest w pełni technika projekcyjna, to jest tak jak z literaturą science fiction, prawda? Ona więcej nam mówi o tym, o naszych lękach w momencie, kiedy te powieści powstają już tak naprawdę w przyszłości. Pytam na przykład wyborców PiS-u o to, czy boją się, że Kaczyński wycofa się z polityki. Nie chciała, ale nie wiem, po prostu
tak się stanie, że go zabraknie, albo co myślą o tym, że czy boją się jakiejś światowej dekoniunktury, kryzysu ekonomicznego, który to może zmusić PiS do zmiany polityki. No i co ciekawe, o ile ten lęk związany z tym, że zabraknie Kaczyńskiego, jest niski, naprawdę niski. Mają poczucie, że już pojawili się następcy i to ich jakoś, to wyborców PiS-u jakoś nie przeraża. To już rozmowa o kryzysie ekonomicznym jest ciekawa, tak? Bo jest jednak pełne przekonanie, że jeżeli PiS zdecyduje się na cięcia socjalne i wycofanie się z tych programów, to jest po większości w parlamencie. A PiS oczywiście ma całkiem duży, twardy elektorat, który pójdzie i zagłosuje w każdej sytuacji, nawet przy cofaniu tych programów, ale to jest ten stary elektorat, który głosuje ze względu na w ogóle bliskość programu Prawa i Sprawiedliwości do struktury wartości tej grupy. Natomiast cała albo duża część nowego elektoratu zagłosowała ze względu na politykę społeczną, ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości. Ale tutaj naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak rząd PiS-u zareaguje na taki. Nie wiemy, czy ten kryzys przyjdzie, tak? No, wydaje się, że wcześniej czy później musi, no bo to jest natura cyklu koniunkturalnego. Tak? Ale rzeczywiście dużo będzie zależało od tego, co zrobi PiS. A rezerwy będzie miał do tego. Czy to nie jest tak, że nie można dokonać żadnych cięć. No, ale zakładam, że PiS będzie bronił się bardzo długo przed tym, żeby ściąć klasie średniej, tak? Natomiast takiej klasie średniej, klasie niższej średniej, czy nawet, znaczy najłatwiej będzie dokonać cięć, wykluczyć z tych programów najbogatszych i najbiedniejszych. Pierwszych dlatego, że jest ich tak niewielu. A drugich dlatego, że większość nich nie głosuje. Przytłaczająca większość. Tak? Więc zobaczymy. No. Natomiast to w tej chwili to jest lęk elektoratu PiS-u. Znaczy taka ewidentnie przekonanie, że zawalenie się tego rudymentarnego bardzo welfare state pogrzebie tę partię. Opozycja ma trudne zadanie, tak? Bo jeżeli chce walczyć o socjalny elektorat, to musiałaby się nauczyć udzielać prostych odpowiedzi na trudne pytania. Bo w polityce to jest moim zdaniem także nie tylko Konfederacja. Każda partia powinna próbować znaleźć proste odpowiedzi na trudne pytania, czy znaleźć prosty język, którym opowie się nawet całkiem złożone problemy. PiS proponując te programy odwołał się do tego bardzo niskiego zaufania, takiego uogólnionego zaufania w polskim społeczeństwie, zaufania do instytucji publicznych. Ten współczynnik zaufania on jeden z najniższych w Unii Europejskiej. Tak? Więc wyborcy są bardzo sceptyczni, jeśli chodzi o takie opowieści o tym, że tutaj przez reformowanie jakichś systemów dostarczania dóbr publicznych poprawimy sytuację. Natomiast PiS, wprowadzając 500+, osiągnął efekt zbliżony do tego, co dałoby wprowadzenie Universal Basic Income. Żywa gotówka, która to jest też ten konkret. Jeśli naprawdę mamy przytłaczającą większość społeczeństwa, która nie ufa państwu i ma ku temu powody, woli konkret i Prawo i Sprawiedliwość dostarczyło tego konkretu.
konkretu. I dotrzymało słowa, bo w przekonaniu wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest partia, która dotrzymała słowa. Dotrzymała w tym flagowym, jak on powiedział, ale to wystarczy. No to trzeba mieć bardzo mocne karty, żeby wsiąść do tej gry. Trzeba mieć przemyślaną ofertę. Każda partia, która bez kryzysu ekonomicznego chciałaby zawalczyć z PiS-em o władzę, musi mieć przemyślany program Welfare State i musi mieć prosty język do opowiedzenia tego programu. Dlatego też jak już kończyliśmy raport, zaproponowaliśmy tam scenariusze, które de facto są scenariuszami różnych typów Welfare State. A pewnie można ich stworzyć więcej, prawda? Ale zarówno Lewica, jak i Platforma, jeżeli chce walczyć z PiS-em, zanim przyjdzie kryzys ekonomiczny i zrobi z tym porządek, to musi mieć bardzo przemyślany pomysł na polski welfare state. To ja zrobię jeden krok w tył do pytania o kampanię, na które właściwie nie odpowiedziałam. Bo w mojej redakcji w OKO.press nam ta kampania się bardzo podobała. Bo my lubimy liczby, my lubimy dane i to była taka kampania, w której mogliśmy, że tak powiem, wyżyć się, poszaleć, porównywać płace minimalne, wzrosty, ile to będzie kogo kosztować, jak to wygląda w innych krajach itd. My też lubimy czytać programy, więc naczytaliśmy się tych programów. Mogliśmy poobserwować, jak różne pojęcia, różne pomysły przepływają między PiS-em, Koalicją Obywatelską, a Lewicą. Tam było bardzo wiele podobnych i pożyczanych od siebie najróżniejszych pomysłów. Natomiast wiem, że wielu dziennikarzom z innych redakcji ta kampania się nie podobała, ponieważ było w niej za mało kłótni, za mało konfliktów, za mało podmotów, za mało mocnych uderzeń w przeciwników itd. No i ona trochę taka była rzeczywiście, że te główne siły próbowały występować jako takie pięści zwarte, połączone w mocne siły i pochować konflikty wewnętrzne, ale też w pewnym momencie w jakiś paradoksalny sposób nie konfliktować się za bardzo ze wszystkimi naokoło. No i te wszystkie pochowane konflikty, one pewnie teraz będą wychodziły. To dotyczy właściwie wszystkich, a najbardziej dotyczy chyba PiS-u i Lewicy. Bo w przypadku koalicji tak zupełnie tego ukrywać się nie udawało i ciągle coś tam wystawało, ciągle coś było nie tak. I ta konferencja programowa, o której wspomniał Łukasz, no jakoś tam jest symboliczna, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ta główna konferencja programowa Platformy Obywatelskiej, bo wtedy jeszcze nie koalicji, odbyła się w Pałacu Kultury, co jest dość takim, powiedziałabym, ciekawą okolicznością scenograficzną dla partii liberalnej. W kuluarach przechadzał się tam Radek Sikorski, który, jak wiemy, powtarza nieustannie, że chce zburzenia Pałacu Kultury. No i trochę to taki był tak pokazany po prostu paradoks, te paradoksy, z którymi się musi w tej chwili mierzyć Platforma i szerzej Koalicja Obywatelska. No ale Prawo i Sprawiedliwość, jak wiemy, co już tu było powiedziane, też no, przestało, czy pokazały się tam nowe siły, które zyskują na znaczeniu. Dzisiaj Patryk Jaki próbował przejąć inicjatywę. Pewnie Państwo też czytaliście jego taką deklarację ideową, w której po pierwsze jako głównego wroga wskazuje Lewicę, no a po drugie deklaruje prowadzenie wojny kulturowej właśnie z Lewicą. No ale po trzecie przedstawia siebie jako tą osobę, która tutaj będzie wiodła prawicę ku jakiejś nowej przyszłości. Na ta przyszłość nadejdzie tylko jeśli głęboko się przebuduje podstawy kulturowe, które tak naprawdę próbuje przebudować Lewica. No ale Prawo i Sprawiedliwość będzie się musiało zmierzyć poza być może z kryzysem ekonomicznym, no z tymi kryzysami, których albo sobie samo naważyło, albo po prostu próbowało je ignorować.
czyli z kryzysem w edukacji i z kryzysem w ochronie zdrowia. No teraz już w żaden sposób nie da się tego uniknąć. I to, ta pokrywka próbowało Prawo i Sprawiedliwość tam to nakładać i przyciskać, no ale teraz to wszystko wybije. Więc zobaczymy, jakie to będzie miało efekty. Natomiast jeśli chodzi o lewicę, to, no to było bardzo ciekawe, że kiedy komentowałam wybory, dzień po wyborach w telewizji, dziennikarka prowadząca TVN powiedziała, no oni dostali taki świetny wynik, a to takie ciekawe, bo to właściwie jest takie ugrupowanie bez programu. Właściwie to w ogóle nie wiadomo, co oni głoszą. No i no tak i nie, bo kiedy analizujemy to, co głosi lewica, no to jak sięgniemy do programu Razem, to on jest szczegółowy, jak sięgniemy do programu SLT, no on jest też szczegółowy, jak sięgniemy do programu Wiosny, no on już nie jest tak szczegółowy, ale też coś tam w nim jest. No natomiast to, co zostało wyciśnięte z tego wszystkiego, jako ta deklaracja programowa, no to faktycznie jest kilka takich punktów, bardzo ładnie opakowanych w stylu Wiosny, tam ta taca na księży i tak dalej. Natomiast, żeby tam tak faktycznie było bardzo dużo takiej programowej substancji, to niekoniecznie. A już na pewno nie zauważali tego dziennikarze. Lewica zwoływała kolejne konwencje programowe, na nich mówiła o prawach kobiet, o prawach pracowniczych, był też pakt dla klimatu. Natomiast ostatecznie zostawało z tego wszystkiego, oni są razem, oni idą razem, oni nie są koalicją obywatelską, ani nie są PiS-em. Tak mi się wydaje. No i to jest zadanie, o tym też mówił Przemysław Sadura. Teraz trzeba będzie wykonać nie tylko tą wspólną pracę programową, na którą pewnie też nie było czasu i okoliczności w trakcie kampanii, ale jednak wypracować wspólny program, a przede wszystkim wypracować wspólny sposób mówienia o tym programie. No i trzeba będzie wypracować jakąś wspólną formę organizacyjną. I to jest to ten jeden z dylematów, czy na razie to ma pozostać jeden klub. Ja na przykład bym się skłaniała ku temu, żeby to jednak był jeden klub, ale a czy to ma być też również jedna partia? No, to jest, rozumiem, że trudne pytanie, również biorąc pod uwagę doświadczenia z kampanii, które wcale nie były takie łatwe dla tych wszystkich ugrupowań, bo o tym się też za wiele nie mówiło, ale konfliktów na wszystkich liniach pomiędzy wszystkimi tymi partiami nie brakowało w trakcie tej kampanii. Trzeba będzie wreszcie się zastanowić, co lewica ma do powiedzenia na temat polityki zagranicznej. To dla mnie było uderzające, że właściwie to było kompletnie nieobecne w przekazie lewicy w kampanii. Teraz to się trochę zmienia, bo właściwie lewica jest jedyną, która coś mówi na temat sytuacji w Syrii. No ale przede wszystkim, jeśli lewica chce rzeczywiście rządzić, to musi sprawić wrażenie, że może rządzić. To jest coś takiego paradoksalnego, bo to jest nie z dziedziny programu, nie z dziedziny organizacji, tylko z jakiegoś, no nie wiem, z jakichś czarów politycznych. No po prostu, tak jak się mówi, że ktoś jest presidential czy elektable, to lewica musi sprawić wrażenie, że jest w stanie wziąć władzę. Natomiast, i jedna ważna rzecz, tak jak są przepływy między elektoratami Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, tak spodziewam się, że mogą być przepływy między klubami. I Grzegorz Schetyna w tej chwili nie wie, jak ma liczny klub, a na pewno nie wie, jak liczny klub będzie miał za 2 miesiące albo za pół roku. I tutaj myślę, że no, dobre rozmowy i spryt przywódców Lewicy mogą sprawić, że ten klub, czy też te kluby, jeśli one będą dwa, mogą być wkrótce dużo liczniejsze niż są w tej chwili. To chyba tyle na razie. Jeszcze zanim Państwu dam głos, to Przemek chciał powiedzieć krótką anegdotę. Ale krótko tak chcę zareagować na to, co powiedziała Agata. Myślę sobie, no, pół żartem, ale pół serio, że sukces lewicy w dużym stopniu może wynikać właśnie z tego, że społeczeństwo nie wie, co jest w programie. Bo jak się spojrzy,
ja badałem elektoraty lewicowe, nie wiem, od 12 lat. Pamiętam, jak 10 lat temu robiłem badania w poszukiwaniu elektoratu zielonych. To było bardzo trudne, bo znaczy, elektorat, który by jednocześnie był progresywny w kwestiach socjalnych, ekonomicznych, progresywny kulturowo, no i jeszcze progresywny w kwestiach ekologii. To gdzieś w Polsce to było 0,3%, więc nie dało się w żaden sposób sondażowo przeprowadzić. Wystarczyło tylko, że lewica pozbyła się postulatów ekologicznych i skupiła na socjalnych i kulturowych, no bo tak interpretuje program Partii Razem, żeby od razu mieć to poparcie 10-krotnie wyższe. To, co zrobiła Wiosna, to była rezygnacja z kolei z progresji w kwestiach ekonomicznych, socjalnych, skupienie się, znowu skok dwukrotny, tak? No i jeśli zrezygnuje się z projektem przepisów, to jest znowu podwojenie, to jest nawiązanie do czasów, kiedy lewica w III RP była najmocniejsza. Najmocniejsza była, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej sprawował władzę. No i trudno powiedzieć, że był jakoś szczególnie progresywny projektowiec z tej kwestii. No i to jest oczywiście trochę w tym jest anegdoty, ale trochę w tym jest też takiego myślenia serio, że jeżeli dojdzie do procesu pożerania Platformy Obywatelskiej z jednej i z drugiej strony, no to ta lewica z pełnymi znaczeniami będzie musiała w coraz większym stopniu być taką nową platformą, tak? Znaczy to już zależy bardzo dużo od kręgosłupa, lewicowego kręgosłupa osób, które będą w tej partii liderami, żeby ten proces nie zaszedł za daleko, ale trzeba będzie rzeczywiście przykroić program lewicowej partii do tego, co akceptowalne na dziś w polskim społeczeństwie. Nie znaczy, że lewica nie ma walczyć o to, żeby tworzyć sobie ten elektorat na przyszłość, ale nie w odklejeniu od realiów, tylko w dobrym kontakcie z realiami. Dziękuję. Dzięki. To zachęcam Państwa do pytań, komentarzy, polemik. Ja będę podchodził z mikrofonem, tu mam pierwsze zaproszenie. Chciałam zweryfikować z obecnym tu gronem ekspertów dwie hipotezy, które tak sobie krążą wśród nieekspertów po internecie. Mi się wydają bardzo prawdopodobne, ale ciekawe jestem, co Państwo powiedzą. Pierwsza hipoteza, znaczy obie odnośnie PO. Pierwsza, że oni się nie starali, bo nie chcieli wygrać, dlatego że na samej nienawiści do PiS widzieli, że przynajmniej te największe szyszy z ich partii i tak się dostaną. A jakby mieli większe poparcie, to by musieli jeszcze sprzątać po PiS. Więc że tego chcieli uniknąć, to jest jedna. A druga, to jest coś, co wiele osób zauważyło, jak sobie robiły latarnika wyborczego, że wychodziło, bo tak jak na przykład ja, czy też wiele innych osób się pachały właśnie między KO a lewicą. I wychodziło nam po dosłownie kilka procent wyższe to nasze poparcie, też nam w sensie zbieżności poglądów za lewicą niż za KO ze względu na antyklerykalizm na lewicy. I co Państwo na to? Chciałbym się skupić na platformie i żeby trochę powiedzieć o zarysowanym przez profesora Hydruka wątku Grzegorza Schetyny i cały czas istniejącym konflikcie z ludźmi Donalda Tuska. Ja chciałbym podać dwa i powiedzieć, że te 4 lata Grzegorza Schetyny w platformie to jest, ja myślę, że to jest wszystkim klęska kompletna jego modelu, jego przywództwa. I dlatego w samej partii takiej strukturze. Myślę, że to jest przede wszystkim taki upadek, mam za mocne słowo, ale porażkę
porażka wizji Grzegorza Schetyny jako świetnego zarządzającego partią, bo jak sobie dobrym przykładem nauczającym to, co chcę powiedzieć, są dramatyczniki tych dwóch polityków, których w obydwu miastach są duże miasta z gigantycznym poparciem dla Platformy Obywatelskiej, w których Gdańsk od zawsze jest miastem ze strukturą Platformy osiągającą ogromne poparcie, skonfliktowanym czy skłóconymi ze sobą środowiskiem SKL-u i Liberalnej Platformy, ale zawsze współpracującym ze sobą spójnie. I Gdańsk, Wrocław, z którego Grzegorz Schetyna pochodzi, z którego musiał uciekać do różnych ośrodków wyborczych, czy do Wałbrzycha, czy do teraz Lubię, gdzieś pod Kielce, bo tam nigdy nie potrafił się porozumieć z silnymi politykami Platformy. Znaczy, bo nie spełniali warunku Grzegorza Schetyny zapisania się jak Dutkiewicz do Platformy Obywatelskiej. I taki model współpracy Grzegorza Schetyny, w którym on jedyny sposób, w jakim on akceptował współpracę ze sobą, to jest albo 200% mnie, albo zero, w tej kadencji skutkował kolejnym odpływem albo zniechęcaniem do siebie kolejnych ludzi i zostawaniem ze sobą Grzegorza Schetyny z ludźmi pokroju Mariusza Witczaka czy Andrzeja Halińskiego, którzy czasami może są sympatyczni, ale nie mówią niczym. Tak, znaczy Grzegorz Schetyna jest człowiekiem w tej kampanii, który może też drobiazg, ale bardzo symboliczny, który potrafił do siebie zniechęcić Hannę Stanowską, wciskając jej na siłę Tomasza Zimocha. Nie wiadomo zupełnie dlaczego. Prezydentka, która wygrała parę miesięcy temu 77% wynikiem, która mogła mu dać wszystko i poprowadzić tej kampanii, kompletnie do siebie zniechęcił, ona zniknęła z kampanii, się wyłączyła. I chcąc tutaj, i Platforma postawiła siebie przez Grzegorza Schetynę przez te 4 lata, pozbawiła siebie szans na przyciągnięcie do siebie ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i wiedzą, jak rozmawiać z wyborcami, mają pewną wiarygodność. 4 lata temu, kiedy Donald Tusk wystawiał Platformę Obywatelską, wystawiał ją w procesie takiej, myślę, transformacji, kiedy Platforma zaczyna mówić o repolonizacji banków, w rocznym urlopie macierzyńskim, żłobkach, i dostosowała się, można powiedzieć, swoim przekazem do zmieniających się czasów pokryzysowych, odpowiadała trochę na wzrost lewicy, na potrzeby socjalne Polaków i była taką partią, która potrafi gdzieś siłą przyciągać do ludzi, których do siebie przyciągnęła, którzy nie byli członkami Platformy, jak nie wiem, albo nie byli z tym trzonem Platformy związani, jak Elżbieta Bieńkowska, Jan Zatrostowski, Bartłomiej Sienkiewicz, Michał Bonin, kolejni ludzie przyjmowani do Platformy mówili do jej elektoratu, nie będą członkami aparatu tej partii. Dzisiaj ta partia jest kompletnie spłukana z takich ludzi, nikt do tej partii nie przyszedł i zostaje pozostawiona sobie, mam w zasadzie ma pół roku przed wyborami. Jeżeli pojawi się silny kandydat lewicy, to Platforma może w najważniejszych wyborach zostać bez przekazu i bez elektoratu. Dobrze, no, dobry wieczór. Bartosz Czestowski, jestem z portalu Eastbook i w związku z tym chciałem zapytać też trochę o politykę zagraniczną. Mam nadzieję, że macie Państwo tam notatniki i nie zapomnicie, że tych pytań, które padły, bo jest strasznie dużo, jest dużo wątków do poruszenia, a jest strasznie gorliwy i chciałbym Was nie zagadać. Wspomnieliście troszeczkę o tej polityce zagranicznej. I z punktu widzenia, bo będę pytał tylko o lewicę, bo wydaje mi się, że ona jest takim jakby naszym tutaj tematem zainteresowania, bo każda partia polityczna, znaczy partie polityczne najczęściej wychodzą do polityki zagranicznej bardzo wybiórczo i rzadko kiedy ona wychodzi na pierwszy plan, ale jednocześnie później, kiedy się już tam władzę zdobędzie, to ta polityka zagraniczna jest strasznie ważna. Domyślam się, że w przypadku partii lewicowych rad tych trzech wszystkich razem raczej było to zejście w kierunku Unii Europejskiej bardziej niż naszego sojuszu transatlantyckiego. Natomiast zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Partia podczas wiecu tego powyborczego lewicy, tam pojawiła się flaga Kurdystanu, nielegalnego Kurdystanu, z wezwaniem do walki za Rożawę, ochrony Rożawy. I jestem ciekawy, bo dla mnie tego typu deklaracja na wiecu powyborczym w ogóle skreśla taką partię z możliwości pełnienia władzy w Polsce.
Mogę się oczywiście mylić, ale dla mnie było takie podejście pod tytułem: jeżeli już na tym etapie tak mocno deklarujecie przywiązanie do jakichś konkretnych wartości, to znaczy, że jesteście nieelastyczni w rozmowach politycznych na fundamencie międzynarodowym. A na fundamencie międzynarodowym jest to jeszcze trudniejsze. Więc chciałbym zapytać, jak może być z tą lewicą, jeżeli dajmy na to, lewica będzie współtworzyła rząd i dostałaby tak prestiżowe stanowiska jak Ministerstwo Zagraniczne, to jakich zmian moglibyśmy spodziewać? Bo jakby nie jestem z tych osób, która wychodzi z założenia, że za chwileczkę powstaje nowy Związek Radziecki, ale jestem ciekawy, jak mogłaby wyglądać polityka zagraniczna, dyktowana nam po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna przez partie lewicowe. Pamiętajmy, że ostatnia partia lewicowa rządziła naszym krajem, to wprowadziła nas do NATO, więc ciekawe, co przeprowadziła, przyniosła tutaj. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja mam taką uwagę dotyczącą, wydaje mi się, że najciekawszego badania, jakie przeczytałam po wyborach, to było badanie mówiące, z jakich powodów głosowały na różne partie ich elektoraty. Otóż elektorat PiS głosował głównie w 38% z tego powodu, żeby poprawić swoją własną sytuację materialną. Elektorat PO w 41% głosował właśnie po to, żeby nie wygrało PiS. I wyłącznie elektorat lewicy w 60% jako główny faktor zdeklarował, że dlatego, że zgadza się z wartościami, jakimi kieruje się ta partia. Więc może to trochę nam zamyka, to jest badanie na tysiące osób przeprowadzone dla wyborczych, więc wydaje mi się, że ono trochę zamyka usta mówiące o tym, z jakiego powodu głosujemy. Że być może jest jedynie tak, że elektorat lewicy głosuje po to, żeby poprawić stan nie swojego posiadania, tylko stan posiadania dobrostan ludzi, którymi sami nie są. Nieistotna rzecz jest taka, że chyba nie zależy, znaczy mnie kompletnie teraz nie interesuje, jak będą wyglądały partie w Sejmie, bo widziałam partię w Sejmie przez 4 lata, które albo nie robiły nic, albo mówiły o tym, że nic nie mogą zrobić właśnie dlatego, że nie przekraczają progu, który w jakikolwiek sposób pozwoli im procedować jakiekolwiek ustawy, zgłaszać je, pracować nad nimi w komisjach, etc. Więc niezależnie od tego, jak będą się ubierać, czy jak będą wyglądać, jak chcieli sprowadzać, jakby chcieli sprawować władzę, albo nie chcieli sprawować władzy, to nie ma znaczenia. Będzie ich mniej w Sejmie, a maszynka sejmowa wygląda tak jak wyglądała przez 3 lata i chyba nie będzie w tym nic zmieniać. Najistotniejsza rzecz natomiast, którą w zasadzie przyszłam na to spotkanie i trochę projektuję sobie na Państwa, kiedy Was słucham, jest taka, że trochę zachowujecie się jak fotoreporterzy. Przepraszam, że w ogóle mam nadzieję, że to nie jest rzecz, to jest rzecz, która może Was zawolać. Bo fotoreporterzy korzystają z boku i robią zdjęcia rzeczywistości. Oprócz tego, że jesteście bardzo wykształconymi ludźmi, prowadzicie badania, to już macie ogromny wpływ na postawy społeczne. Szczególnie panowie Państwo, którzy publikujecie w krytyce i w kulturze liberalnej i wokół. Dlatego, że ta walka się jeszcze nie skończyła. W maju mamy wybory prezydenckie i idea mówiąca o tym, że wybory prezydenckie załatwią nam rozmowę Kosiniaka Kamysza z Schetyną i to, że Schetyna utrzyma władzę, to wtedy będzie wystawiał swoją kandydatkę, i że nie utrzyma, to będzie to Kosiniak Kamysz. To jest trochę tak, jakbyśmy wciąż nie zauważali, że hello przez 4 lata obudziło nam się społeczeństwo obywatelskie, którego ja jestem przedstawicielką, dlatego do Was mówię. Społeczeństwo obywatelskie, które chciałoby samo wybrać swojego kandydata, który będzie się mierzył z trudą, który będzie kolejnym bastionem oporu przeciwko rzeczom, które się dzieją od 4 lat. Jeżeli Wy nas w tym nie poprzecie, jeżeli będziecie zachowywać się jak Brunhilde Hełmel, które po prostu przypatrują się tej sytuacji, a nie, nawet nie tyle mają rozwiązania, ale chcą na ten temat otwarcie dyskutować, to my znowu sobie nie damy rady, będziemy biegać po chodnikach krzycząc. I z tego krzyku niewiele będzie wynikać. Więc bardzo chciałabym, żebyśmy wprowadzili do debaty, nie wiem czy tej, czy damy radę tej, ale jakiekolwiek, które będą się powtarzać, mam nadzieję, że będą, temat prawyborów prezydenckich. Prawyborów prezydenckich, które nie będą prawyborami wewnątrzpartyjnymi, ani międzypartyjnymi, tylko będą prawyborami, które będą uczestniczyły w postaci, które mają poparcie społeczne właśnie opozycji pozaparlamentarnej, naukowców, ludzi sztuki. Jest giełda nazwisk, której trzeba się przyjrzeć i trzeba tak naprawdę skorzystać tym razem z innego
narzędzia, bo przerzynaliśmy 5 wyborów z rzędu. Rozumiem, jeszcze jedno. Musimy, powinniśmy zacząć. Przerzynaliśmy 5 wyborów z rzędu. I jeżeli będziemy mówić o tym, że w zasadzie fajnie, bo mamy takie fajne postaci jak Agnieszka Dzielenowicz teraz w Sejmie, mamy lewicę, będzie bardziej progresywnie, nic nie będzie bardziej progresywnie. Przerzynaliśmy 5 wyborów, korzystając z tych samych narzędzi. Mamy jeszcze jedno, którego używaliśmy. Bardzo mam nadzieję, że będziecie Państwo jego lądownikami. Dziękuję. Dziękuję. Bo mamy tylko jeszcze 3 pytania. Tak? Dobrze. Dobrze. To teraz oddam Wam głos i potem jeszcze 3 osoby, które się zgłosiły. Tak, tutaj pan i... Dobra, to Rafał, od Ciebie zaczniemy. Dobra. Były co najmniej 3 różne aspekty podniesione w ciekawych pytaniach. 2 pytania dotyczyły Platformy Obywatelskiej, co ułatwia nieco odpowiedź. No moim zdaniem Platforma nie była w stanie zrobić nic więcej. Po pierwsze dlatego, że ona w ciągu ostatnich 4 lat 2 razy umarła. Pierwszy raz umarła w czasach późnego Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Ja się nie zgodzę, że było tutaj z szanownym panem zadającym pytanie. No, symbolem tych czasów było pytanie o kotlecik w pociągu i Michał Kamiński jako spin doktor. Improwizacja, myślę, przypominająca obecną kampanię. Platforma była szykowana jako partia władzy, która będzie zdolna rządzić przez wiele kadencji, która jest w stanie zaabsorbować członka ZKM-u i członka PZPR. I tu się zawaliło gwałtownie, przy kompletnie amatorskiej strategii, jeśli ktoś równolegle ogranicza łowkę, skądinąd chwała za to, uderzał natychmiast w interesy 30-40-letniej klasy średniej i stąd się wzięła Nowoczesna. Odpadło jedno skrzydło. I równolegle podnosienie wieku emerytalnego oznaczało odejście od Platformy tych wyborców, którzy doszlusowali do niejako racjonalnej, przewidywalnej partii gwarantującej stabilizację. Pełne polityczne amatorstwo. Platforma utrzymała się wyłącznie dzięki olbrzymim zasobom ludzkim, organizacyjnym, medialnym i tak dalej. Drugi raz Platforma umarła po rozpadzie Koalicji Europejskiej, kiedy Schetyna został przewodniczącym. Rzeczywiście wymyślił Platformę na nowo. Ma być liderem opozycji, bez którego nic przeciwko PiS-owi zdarzyć się nie może. To działało i logicznym efektem tego była Koalicja Europejska, którą z wielu powodów, bynajmniej nie z inspiracji, jak sądzę, samej Platformy, rozbito tuż po. I drugi raz Platforma została z niczym. A zaczynała się kampania i w zasadzie nikt nie wiedział, po co ta partia istnieje. Z wyjątkiem tego, że nie lubi PiS-u. No ale jakoś tam przetrwała. Notabene Schetyna został zesłany za karę do województwa świętokrzyskiego, w którym Platforma miała najgorsze wyniki w całym kraju. No, tak a propos, to nie było w tym wypadku chyba jego autonomiczną decyzją. I na koniec powiem tak, że paradoks polskiej sytuacji jako związku Platformy polega na tym, że jeśli Platforma, w myśl tego scenariusza, który tu był określony, zostanie rozbita, to znaczy jej postesredowska, wchodząca się z tak zwanych ruchów miejskich część, zostanie przyciągnięta przez eklektyczną lewicę, no ale tworzącą w miarę zwarty blok. Ja nie wierzę w żadne strategiczne podziały tak naprawdę na lewicy. Z drugiej zaś strony idee fix postsolidarnościowych elit w postaci partii liberalno-konserwatywnych, prawda? Gdzieś na styku PSL-u i Jarosława Gowina też się ziści, to będzie atrakcyjne na części Platformy. To będzie oznaczało koniec tego, co pewnie olbrzymia część obecnych na sali rozumie przez lewicę. Będzie to oznaczało system partyjny, przypominający XIX-wieczne konflikty modernizacyjne w krajach hiszpańskojęzycznych. Będzie partia liberalna, popierana przez ugrupowanie liberalne, popierane przez wielkie miasta, zamożniejszą część obywateli, w którym niechęć do kościoła katolickiego, emancypacyjne postulaty obyczajowe będą się łączyły z wizją prywatyzacji szpitali, likwidacji wszelkich instytucji publicznych, prywatyzacji szkolnictwa, w każdym razie jego dalszej segmentacji i komercjalizacji. Po drugiej stronie będzie partia populistyczno-konserwatywna, która będzie miała swoje niewielkie nurty dogrywające narodowo-katolickie, ale która będzie partią obliczoną na silniejsze państwo, żeby bronić możliwości normalnego życia mniej zamożnych regionów. Od taki peronizm, prawda, kontra
UCT jak w Argentynie przez całe lata. Na żadną lewicę wtedy miejsca nie ma. Czy lewica będzie gdzieś na jakiejś sali akademickiej, prawda? Spotka się pewnie tutaj paru z młodszych obecnych tutaj będzie się zastanawiało, prawda? Czytając pisma różnych weteranów w stylu Karola Marksa czy Adriana Zandberga sprzed wielu lat, prawda, kiedy lewica jeszcze się liczyła. To taki paradoks, prawda? Zawsze nam się wydawało, że platforma jest barierą dla rozwoju lewicy. Ja myślę, że ja to rozumiem z ludzkiej perspektywy, że wielu polityków lewicy stojąc pod perspektywą tego, czy zrezygnować ze społeczno-gospodarczych postulatów po to, żeby zyskać 10 czy 20% więcej i stać się partią numer dwa, że się na to zdecydują. Tak wygląda polityka, taka jest jej logika. I można to z takiej, powiedziałbym, widowej perspektywy potępiać, natomiast myślę, że z czysto ludzkiej powodu. No, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no, Polska jest boiskiem. Boiskiem, na którym Washington DC United gra z Hertą Berlin. Podział idealnie nakłada się na dychotomię polskiej polityki. Jeśli Donald Trump zostanie ponownie prezydentem, to ja tak szybko o władzy Prawa i Sprawiedliwości nie grzebam. No, jest bardzo wiele strukturalnych czynników ekonomicznych, politycznych, militarnych i tak dalej. Wówczas żaden apel o nieposłuszeństwo wojska i policji, który nigdy nie został tu w Polsce wystosowany, ponownie nie będzie miał żadnego echa. I to jest bardzo ważne dla polskiej polityki. Nie mam cienia wątpliwości, że o tej dychotomii w Polsce nie ucieknie. To znaczy będzie musiał prowadzić albo politykę proamerykańską, na przykład ufuńscy socjaldemokraci, są dlatego grillowani przez Komisję Europejską, że stali się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych z wielu powodów, choć kompletnie rozbija to nasz schemat. Ideologiczny. Co do Syrii, ja powiem tylko tyle, że bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że Syryjska Republika Arabska przywróci suwerenność na całym swoim terytorium. Było to oczywiście państwo autorytarne, zamordystyczne, wydające równe prawa wszystkim wyznaniom, wszystkim narodom. A to na Bliskim Wschodzie i w Afryce naprawdę bardzo dużo. A rozbicie Libii, próba rozbicia Egiptu, rozbicia Syrii skończyła się tragedią dla wszystkich. I myślę, że i mam nadzieję, że społeczność kurdyjska, tak jak to było przez całe dekady istnienia Syrii, znajdzie jakieś korzystniejsze dla siebie modus vivendi z władzą prezydenta Asada, a Stany Zjednoczone, które stały się największym eksporterem ropy na świecie, powoli będą się ewakuowały z Bliskiego Wschodu, bo nie potrzebują już kontroli nad złożami ropy, bo swojej mają aż za dużo. Nie spodziewam się, żeby lewica odeszła od narracji proeuropejskiej, co będzie stanowiło strategiczny problem, dlatego że wszystkie sukcesy lewicy w historii to były sukcesy w obrębie państwa. Welfare state, państwo dobrobytu tworzone w Europie Zachodniej po II wojnie światowej, to jest być może jeden z najlepszych wynalazków ludzkości w historii. Myślę, że nieprzypadkowo tę nazwę wymyślono skądinąd przez biskupa anglikańskiego, ale zawsze biskupa Jarosław Kaczyński wykorzystał. A globalizacja to wszystko rozwala. Unia Europejska też była ciosem w europejskie państwa dobrobytu. To jest strategiczny dylemat, którego tu dziś nie należy. No i ostatnia rzecz to społeczeństwo obywatelskie. Mam nadzieję, że żadne społeczeństwo obywatelskie, żadnych prezydentów wybierać nie będzie. Można nie lubić Jarosława Kaczyńskiego, można nie lubić Grzegorza Schetyny z Donaldem Tuskiem, można nie lubić Włodzimierza Czarzastego. Ale to oni mają wyrażone w demokratycznych, legalnych wyborach poparcie wiarygodne milionów ludzi. Dlaczego jakieś stowarzyszenie? W wielu wypadkach wspaniałe, robiące robotę w jakimś tam mikroskali. A w innym wypadku biorące pieniądze od polskiego rządu, czy od innego rządu, czy biorące pieniądze od prywatnych instytucji komercyjnych, ma decydować za miliony wyborców. Otóż istotą demokracji liberalnej są pośrednicy w postaci parlamentów, partii politycznych i tak dalej. Wszelka próba ominięcia tego jest atakiem na demokrację liberalną, myślę, jeszcze groźniejszym niż te, które wokół siebie w ostatnich latach oglądaliśmy. Dziękuję bardzo. Chcecie tutaj również się odnieść? Czy tak? Do pytań? Czy do tych pytań, które były, tak? Chcecie? To Łukasz, bardzo proszę. Potem Agata i potem Szemek. I pan, ja pamiętam, że jeszcze mamy trzy pytania. I mamy mało czasu. Tak, dobrze. Dobrze. Czy PO nie chciała wygrać tak naprawdę? No jeśli tak to
jakby jednak, znaczy trudno jest to uwierzyć nie tylko dlatego, że no oczywiście no to brzmi jakoś tam wiarygodnie, ale jednak główni politycy PO bardzo dużo ryzykują pozwalając na zwycięstwo PiS. Przecież nie da się dokładnie skalkulować, nie dało się jak wysoko by PiS wygrał, czy miałoby samodzielną większość, czy miałoby samodzielną większość pozwalając na urzucenie weta prezydenckiego i tak dalej. No to nie jest. Nie da się tego tak dokładnie wykalibrować, więc jeżeli ktoś liczył na to, że będzie drugą, największą partią i to mu wystarcza, no to to by nie było zbyt mądre, chociaż takie głosy się pojawiały. No jakiś czas przed wyborami zrobiliśmy w kulturze wywiad z Jakubem Bierzyńskim, który w tamtym czasie doradzał, jeszcze twierdził Robertowi Biedroniowi, on dokładnie taką tezę sformułował, że my musimy poczekać, aż przyjdzie kryzys, który zmiecie PiS, to znaczy dopiero jak wszystko się zawali, zasypie i w Polsce będzie druga Grecja, nie będzie pieniędzy na wypłatę emerytur, nie będzie pieniędzy na wypłacenie świadczeń socjalnych, to dopiero my wyjdziemy. Czyli jakby, jak to się mówi, poczekamy przy rzece, a trup PiS-u sam przypłynie. No jeżeli ktoś tak kombinuje, to trudno wróżyć jakąś świetlaną przyszłość, chociaż z Platformy Obywatelskiej też dochodzą takie głosy, że tak kombinuje Grzegorz Schetyna, że liczy na to, że to się po prostu zawali, fala się odwróci i przypłynie w stronę Platformy i wtedy no, siłą rzeczy się wejdzie. Tylko tak można czekać bardzo, bardzo długo, bo to też przy tym jest założenie, że w innych grupach politycznych nic się nie zmieni. Sytuacja będzie taka, że jest PiS i PO na drugim miejscu, a fala może przypłynąć tylko z jednej partii do drugiej, choć właśnie z wnętrza Platformy Obywatelskiej słyszę takie głosy, że kierownictwo trochę na to liczy, nie wiem na ile wiarygodne. Model współpracy Grzegorza Schetyny. No jest, ja bym powiedział, że tak, to co jest uderzające, to brak tej treści, to znaczy nie wiem, czy Państwo zauważyli w ogóle, że przed wyborami po wyborach do Parlamentu Europejskiego wyszedł wywiad Rzeka z Grzegorzem Schetyną, zrobił go Cezary Michalski. Mało kto to zauważył, a to była książka, która była pomyślana chyba po to, żeby na fali jakiegoś sukcesu w wyborach do Parlamentu Europejskiego no, ocieplić wizerunek, pokazać lidera i przybliżyć go wyborcom. Książka przeszła kompletnie bez echa, nie angażowała się w to kierownictwo Platformy, żeby ją promować, no ale kto zajrzał, to mógł się dowiedzieć, że tam nie ma, nawet w tej książce, w której jak gdyby właśnie o to chodziło, żeby Schetyna przedstawił jakąś swoją wizję, tego nie ma. To znaczy jest historia jego młodości, działalności w opozycji, ale na pytanie o to, po co, to znaczy gdyby jutro dostał pan pewnie władzę, to co by pan z nią zrobił, co pana napędza, że pan codziennie wstaje i chce być tym premierem, nie ma tej odpowiedzi. Naprawdę. I w związku z tym ta polityka tam w tej książce przedstawiona to jest taka polityka zapasów, przeciągania siły czy polityków między sobą. To jest jedna rzecz, która jest charakterystyczna dla Schetyny. Druga, to na którą zwracał uwagę mój kolega redakcyjny Tomek Sawczuk, to jest to ciągłe szukanie legitymizacji. To znaczy on jest 4 lata przywódcą Platformy, ja cały czas mam wrażenie, jakby on codziennie wychodził i mówił, ale ja mam prawo tu być. To ja jestem przywódcą. No jeżeli ktoś codziennie to musi powtarzać, to nie jest dobrym przywódcą. Jest świetny w rzeczywiście eliminowaniu politycznych przeciwników. Ja nie wiem, co on im robi. Niedawny przykład to jest Bogdan Zdrajewski, który jednego dnia mówi, że jest gotowy kandydować na marszałka Senatu, a drugiego dnia mówi, że jednym naturalnym kandydatem jest Borusewicz. To jest niesamowite z jednej strony, ale do niczego na dłuższą metę nie prowadzi, oprócz tego, że będzie tak, jak było. Więc to poszukiwanie legitymizacji i ten brak przekonania do czegoś, do jednej rzeczy, choćby jednej, nie wiem, edukacji, ochrony zdrowia. Widać było wyraźnie w kampanii, że Schetynie nie wychodzi, że ochrona zdrowia jest ważna, to wprowadzamy pakiet antyrakowy, tak, czy walki z rakiem. Ale nie ma w tym żadnego przekonania, nie ma w tym żadnej wiarygodności, którą trzeba budować przez jakiś dłuższy czas. A przypominam, że Schetyna mówił, nie będziemy ujawnić programu za wcześnie, bo PiS nam go ukradnie. No ale w taki sposób nie da się budować wiarygodności w jakichś obszarach. Polityka zagraniczna lewicy, no ja widziałem tam dwie jednak bardzo mocne tezy w tym programie, nawet skrótowym. No to jest deklaracja rezygnacji z zakupu F-35. To jest, można powiedzieć, polityka obronna, ale mająca bardzo duże konsekwencje dla polityki zagranicznej. I rezygnacja z dążenia do podniesienia wydatków na zbrojenia do 2,5% PKB. No to jest oczywiście mało w tym sensie, że to są bardzo takie hasłowe rzeczy, no ale za tym idą poważne konsekwencje, wydaje mi się, dla polityki zagranicznej.
Czyli za tym, tak jak sobie dopowiadam, musi iść położenie nacisku na współpracę wojskową w ramach Europy. No bo idzie, może iść całkiem poważna i sensowna dyskusja o budowie polskiego wojska. Czy na pewno potrzebne nam jest każdy rodzaj uzbrojenia, czy na pewno potrzebny nam tak bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, czy ten sojusz należy budować w ten sposób. I faktycznie tego w tym programie nie ma, ale jakiś potencjał do racjonalnej dyskusji wydaje mi się tam być. Natomiast i ostatnia rzecz, prawybory prezydenckie. Ja tu się zgodzę, to znaczy ja nie uważam, żeby organizacje obywatelskie nie miały prawa zgłaszać swoich postulatów i wpływać na partie polityczne, apelować do nich, wywierać jakąś presję, ale też nie bardzo widzę, jakby to miało wyglądać. To znaczy, że co, że liderzy partii politycznych, ktokolwiek nie był, którzy pracują, mają jakieś poparcie i legitymizację społeczną, nie mają prawa wystawić swoich kandydatów. Można oczywiście zrobić prawybory w ramach opozycji, czy próbować zawrzeć jakiś taki pakt prezydencki i wyłonić tego kandydata z partii opozycyjnej. Ale nie widzę, no nie wiem, kot przyjdzie i stwierdzi, że pan Kowalski jest lepszym kandydatem niż pan wskazany przez partię. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. To znaczy uważam, że to jest, że tam jest też jakaś nierówność, bo tych zaangażowanych obywateli też jest niewielu. Też można argumentować, że oni mieli nieproporcjonalnie duży wpływ na tak ważną decyzję. Tak samo, takie same zarzuty formułuje się przeciwko panu, więc to jest, tu jestem sceptyczny. To ponieważ mam mało czasu, to ja bym chciała się odnieść tylko do jednego pytania i to jest właśnie to pytanie o wybory prezydenckie i o nasz brak zaangażowania i teza o tym, że przegraliśmy piąte z kolei wybory, a tutaj zajmujemy się taką chłodną analizą. Więc ja między innymi dlatego zaczęłam swoją wypowiedź od wspomnienia o demonstracji, która właśnie odbywa się pod Sejmem. I między innymi dlatego powiedziałam o posłankach, które tam brały udział w tej demonstracji, z których jedna jest tutaj z nami teraz. A potem przeszłam do analizy, że uważam, że te wszystkie trzy elementy są niezbędne, żeby prowadzić skuteczną politykę. To musi być wszystko połączone. Społeczeństwo obywatelskie na ulicach, protesty, dbanie, alarmowanie, bycie obecnym wtedy, kiedy dzieją się rzeczy niepokojące. Z drugiej strony obecność w parlamencie, posłowie, posłanki, osoby, które mają jakiś wpływ, monitorują, próbują, negocjują, są obecne w instytucjach władzy. I z trzeciej strony jednak analiza i zastanowienie się, skąd się bierze to, co się bierze, co można zrobić, z jakimi aktorami właściwie mamy do czynienia, jakie oni mają zasoby, jakie mają szanse, jakie są wyzwania itd., itd. Dzisiaj bardzo ciekawą rzecz powiedział Donald Tusk, który właśnie zaapelował o to, żeby opozycja wybrała wspólnego kandydata na prezydenta, ale żeby wybrała go w taki sposób, że nie wybierają właśnie partie gdzieś tam, kogo uważają, że ja jestem najlepszym kandydatem, tylko przy użyciu jakiegoś zaplecza. Oczywiście to nie było tak daleko powiedziane, zresztą padło do niego to pytanie wprost, czy prawybory prezydenckie. On powiedział coś takiego, że tak daleko bym nie szedł, że nie tworzyłbym nowych instytucji, no ale jednak z pewną świadomością, że być może partie powinny się dużo mocniej rozejrzeć wokół siebie niż robiły to do tej pory. Ja się zgadzam, że partie są ważne bardzo instytucje demokracji, że one mają mandat, że za nimi stoją te miliony osób, no ale też jak wiemy, te partie się w wielu wypadkach nie sprawdzają, w wielu wypadkach są zamknięte. My jako komentatorzy powtarzamy, że one powinny się odnowić, zmienić i tak dalej. I być może to, co może zaproponować opozycja, to jest właśnie jakiś nowy model instytucjonalny, wprowadzenie jakiejś nowej tradycji i jakiś rodzaj prawyborów. Nie wiem dokładnie jaki. Z pewnością nie taki, że KOD będzie wybierał kandydata na prezydenta, ale chyba tego nikt nie postuluje. Natomiast prawybory prezydenckie odbywają się w różnych krajach. Mogą obywatele oglądać dyskusje, mogą oglądać różnych kandydatów. Oni się mogą testować, przedstawiać,
dziennikarze wtedy mają szansę też w inny sposób mieć z nimi do czynienia, więc być może jakaś tego rodzaju zmiana byłaby ciekawa, może, nie wiem, ja bym zupełnie tego pomysłu nie przekreślała. Czuję takie niewyrażone, ale jednak oczekiwania do odpowiedzi były bardzo krótkie, tak dynamicznie. Jeszcze mamy trzy telewizyjnie. Prawybory, pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych mamy budowany system prawyborów i on skończył się, jak się skończył, wyborem Trumpa. Więc w samych prawyborach najmniej... Nie, dobra, ale nie, no żart. Nie, a tak bardziej serio to... znaczy ja się dużo od niej tak zarzutu, żeby tutaj się ustawiały w takiej trochę w takiej pozycji fotoreporterów. No ja bym bronił tego prawa. Ja naprawdę uważam, że jak spojrzymy na przykład na funkcjonowanie, na zmianę ładu medialnego w ostatnich latach, to mówiąc tą metaforą, to, że główne gazety, główne stacje telewizyjne zachowują się jak korespondenci wojenni, którzy po prostu rzucili aparaty, złapali karabiny i stanęli po prostu, to jest część problemu, a nie żadne częściowe rozwiązanie, tak? Więc ja bym bronił takiej niezależności i tego, że nie wiem, są media, które mają mieć charakter fact-checkingowy, a nie mają być mediami tożsamościowymi. Są badacze, którzy okej, mogą mieć swoje poglądy, ale niech uprawiają po prostu, niech robią krytyczne badania, ale takie, które mogą przekroczyć bańki medialne, a niekoniecznie za każdym razem dają wyraz swoim przekonaniom. Co nie znaczy oczywiście, że krytykuje tych dużo, ale że są po prostu różne możliwości. Platforma Obywatelska, znaczy ja kupuję tą tezę, że Platforma Obywatelska nie chciała wygrać. Znaczy w tym sensie, że to nie jest, naprawdę to nie jest tak, że w sztabie Platformy to wszyscy po prostu wstają i idą spać z jedną tylko myślą, jak pokonać PiS, jak odsunąć PiS. Tak to może mają w redakcji Gazety Wyborczej, ale tak nie myślą politycy. Nawet polityk lewicy w trakcie kampanii wyborczej to wstając myśli o tym, jak przeżyć ten dzień, tak? A jak bardziej wolny w trakcie kampanii, to wtedy myśli o tym, jak wejść do parlamentu. A o tym, co dalej, to pomyśli, jak już wejdzie, bo nie ma na to czasu. I Schetyna też nie myśli o tym, jak zostać premierem, czy jak pokonać PiS, tylko myśli o tym, jak utrzymać się jako przewodniczący partii. A lokalni czy regionalni baroni partyjni nie myślą o tym, jak pokonać PiS i mieć więcej, tylko myślą i kalkulują w ten sposób. No może jakbyśmy się zjednoczyli, poszli większym frontem, to byśmy dostali więcej jako całość, ale dla nas przypadłoby mniej, bo trzeba by się podzielić z koalicjantami. Więc na przykład nam się bardziej opłaca wypchnąć ich z koalicji, prawda? To jest, znaczy, że ta racjonalność ostateczna to jest suma tych mikroracjonalności. O tym musimy pamiętać, jak chcemy na serio analizować politykę. A co jeszcze było? Flaga. Znaczy muszę powiedzieć, że flaga Kurdystanu. Ja uważam po pierwsze, że ta flaga Kurdystanu absolutnie lewicy nie zaszkodzi. W dodatku moją sympatię wzbudza bardzo dużą. Uważam, że choć mam wielką sympatię do flagi z czerwonej z sierpem i młotem, czy flagi tęczowej, to te akurat mogłyby zaszkodzić. Gdyby pojawiły się w telewizji, w relacji ze sztabu lewicy. Natomiast flaga Kurdystanu To bardzo bym prosił o zadanie pytania. Dzień dobry, Janek Krajewski. Tak super szybko. Tutaj z tego, co zrozumiałem z wypowiedzi państwa, to państwo uważają, że zakładając, że konsolidacja lewicy będzie postępować, w jaki sposób odebranie części elektoratu Platformy Obywatelskiej w przyszłości jest możliwe? I teraz moje pytanie jest, wokół jakiej agendy należałoby taki komunikat zbudować? To znaczy, wydaje mi się, że coś, co Platforma porzuciła, a co kiedyś w niej wychodziło, to jest taka agenda modernizacyjna. To znaczy, jest to
oczywiście zapaść służby zdrowia i zapaść systemu edukacji, ale też każdy rząd musi modernizować drogi. Program PiS-u zakłada te 100 obwodnic, tak? Nikt nie przypominam, żeby ktoś odpowiedział na to w jakiś taki stanowczy sposób. To znaczy, że nie tylko zakładamy, że służba zdrowia będzie jakkolwiek funkcjonować, czy szkolnictwo będzie jakkolwiek funkcjonować, ale też jakąś historię o awansie, o lepszej przyszłości dla tego rektora, który dzisiaj jest, przy Platformie Obywatelskiej. Bo to, czy da się przejąć, czy Lewica była w stanie przejąć program elektorat PiS-u, no to zdecydowanie program na to ma, ale tutaj trzeba by już dedykować kampanię do konkretnych gmin, to znaczy nawet jeżeli jest świetny postulat emerytury gwarantowanej, no to jego trzeba cedować w odpowiednie miejsce na mapie wyborczej. Ale chciałem tak kończąc tylko zapytać Państwa, jak Państwo widzą ten komunikat do elektoratu Platformy. Jak on powinien wyglądać, żeby był skuteczny? Pan Wytewski, chętnie bym się podzielił refleksją po głowach, ale skupię się tylko na trzech krótkich pytaniach. Po pierwsze, nigdzie nie wybrzmiał kryzys klimatyczny w dzisiejszych wypowiedziach i rosnąca jego świadomość oraz reperkusje, które spotkają Polskę w związku z skonfliktowaniem się PiS-u jednak z głównymi celami polityki energetycznej Unii Europejskiej, czyli mówiąc polskim językiem, podwyżką cen tonów dla nas nieuchronniczego w przyszłym roku. Kto na tym skorzysta i czemu? Drugie pytanie. Pada taka sugestia, że Lewica im bardziej rezygnowała ze swojego programu, tym bardziej o swoje poparcie. No dobrze, ale coś w tym programie musi być. I jak Lewica może umieścić tutaj bardziej aktywną rolę w gospodarce i poprawę jakości usług publicznych? Czy to jest w ogóle wykonalne, żeby na podstawie z takim przekazem odebrać elektorat, czy to bardziej postępowe platformy, czy też pisowski. I trzecie pytanie. Padła też sugestia, że jak powstanie taka centrowa, i tu właśnie wiadomo, czy centrowa Lewica, która rezygnuje na przykład z części pakietu postulatów obyczajowych, czy faktycznie centrum będzie budowało PSL wspólnie z Kukizem, czyli dwa ruchy, które raczej z centrum w przeszłości nie miały wiele wspólnego. Dziękuję. A teraz nastąpi historyczna chwila, ponieważ w ostatniej dekadzie wielokrotnie zapowiadam Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, a dzisiaj przedstawię Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, posłanka na sali. Wielka przyjemność. Dziękuję Michale, jestem bardzo szczęśliwa, że akurat ty nie tak po raz pierwszy zapowiadasz. Ja przede wszystkim bardzo chciałam przeprosić za spóźnienie, ale spóźniłam się dlatego, że byłam pod Sejmem na tej demonstracji, o której mówiła Agata Szcześnie. Przez całą debatę robiłam notatki, więc to są bardziej refleksje niż pytania, ale oczywiście super będzie, jeżeli Państwo się odniosą. Pierwsze chciałam powiedzieć, odnieść się krótko do sytuacji obecnej Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że to, co się wydarzyło, to trochę nawet nie jest wina Platformy Obywatelskiej, tylko pewnego wyczerpania się i roli, którą pełniła na scenie politycznej. Ja pamiętam, dwa lata temu chyba, w krytyce politycznej była dyskusja wokół książki Macieja Duli, w której brałam udział, jako wtedy jeszcze przedstawicielka partii Razem, i udział wtedy brał również Rafał Trzaskowski, który był wówczas kandydatem na prezydenta Warszawy. I pamiętam taką naszą polemikę, kiedy ja wspomniałam coś o tym, że można być albo za, albo przeciw postulatom takim jak liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, a Rafał Trzaskowski odpowiedział, że no, trudno jest się wyraźnie określić, jeżeli jest się partią, która celuje inaczej niż partia Razem, w 30%, a nie 1, tak? I to bardzo była bardzo istotna esencja tego, czym Platforma Obywatelska była, to znaczy tego szerokiego, takiej szerokiej formuły, która chciała dogodzić i swojemu prawemu i lewemu skrzydłu. Inaczej mówiąc, filozoficznie mówiąc, Platforma Obywatelska była pustym znaczącym, który każdy, kto nie był konserwatywny, czy tak wyraźnie określony po prawej stronie, mógł sobie coś tam włożyć. To się wyczerpało. Platforma Obywatelska przestała być, moim zdaniem, w tych wyborach pustym znaczącym, dlatego że pojawiły się obok trochę za sprawą też decyzji politycznych Grzegorza Schetyny, nie puste znaczące, to znaczy z jednej strony Lewica, a z drugiej strony PSL, który rzeczywiście odzyskał jakąś treść. Tak tutaj pan Łukasz mówił o tym braku treści Platformy, moim zdaniem to dokładnie to. I ja nie wiem, czy Platforma Obywatelska ma jeszcze jakiś sposób, żeby z tego wyjść. Tak naprawdę musiałoby się wydarzyć coś, musiałoby się osłabić te niepuste znaczące, żeby Platforma mogła znowu przejąć tą funkcję. W tym samym duchu
to słowa Patryka Jakiego, że jego wrogiem, czy wrogiem PiS, czy naprzeciwko PiS stoi nie Platforma, tylko Lewica, moim zdaniem są bardzo trafne. Bo to, co się udało zapoczątkować już w trakcie kampanii, a co ma potencjał także na najbliższe 4 lata, to po stronie Lewicy, to budowanie takiej alternatywnej, ale konstruktywnej wizji państwa wobec wizji państwa Prawa i Sprawiedliwości. Padało tutaj określenie, że trzeba jakoś budować polskie państwo dobrobytu, tak, czy państwo dobrobytu w Polsce. Wydaje mi się, że w tej narracji PiS-u i w transferach socjalnych w polityce społecznej są te elementy, a na pewno jest ta aspiracja, zresztą w kampanii było to wprost wyartykułowane. Jeżeli ktoś ma jakiś potencjał do tego, żeby budować alternatywną wizję państwa dobrobytu, albo wolę polityczną do tego, żeby to robić, to jest to Lewica i to znowu było sygnalizowane w trakcie kampanii wyborczej. Pytanie, czy to się uda, tak? Znaczy ja wiem, że to jest zadanie do wykonania, to nie jest robota skończona i to się być może rozsypać, jeżeli dojdzie do jakichś po prostu sporów takich czysto organizacyjnych. Ale to, co jest ważne, to, że to ma być budowa państwa dobrobytu, a nie jego obrona. I w tym sensie ta paralela do Danii, ta dychotomia, czy Lewica powinna rezygnować z postulatu wybrać, tak? Znaczy, czy musi wybrać postulaty obyczajowe, czy postulaty społeczno-ekonomiczne, w mojej ocenie ona jest fałszywa. W Polsce trzeba zbudować państwo dobrobytu, a nie je obronić przed czy to migrantami, czy tymi, którzy chcą, nie wiem, małżeństwa, czy związków partnerskich, czy małżeństw dla osób heteroseksualnych. Więc wydaje mi się, że jest przestrzeń na to, żeby z narracją Prawa i Sprawiedliwości, żeby żyło się lepiej słabszym, konkurować z narracją socjaldemokratyczną, żeby żyło się lepiej wszystkim. W tym da się złapać zarówno podnoszenie płacy minimalnej, jak i przedsiębiorców, którzy w tej chwili płacą ZUS niezależnie od tego, jaki mają dochód. To jest taka narracja, która jest charakterystyczna dla socjaldemokracji w ogóle. Taka narracja zasypywania nierówności, które, jeżeli są zasypywane nierówności, to żyje się lepiej wszystkim, a nie tylko tym, którzy byli najbardziej przez te nierówności doświadczeni. Już bardzo króciutko powiem, że zajmą dużo czasu. Kwestia wyborów prezydenckich, wydaje mi się, zgadzam się tutaj bardzo z Agatą Szczęśniak, znaczy tylko przesunęłabym to w stronę mojego głównego zainteresowania, czyli przyszłości Lewicy. Uważam, że Lewicy udało się w wyborach parlamentarnych zbudować pewien potencjał konsolidacyjny, formacyjny, ale on jest jeszcze niedokończony. To znaczy to, co przed nami stoi, to zadanie, które przed nami stoi, to teraz skonsolidować, czy wykonać takie doświadczenie formacyjne dla wszystkich tych trzech środowisk i tego środowiska, które zostało niedowartościowane w tych wyborach, mianowicie tej lewicy oddolnej, lewicy społecznej. I ja także chciałabym widzieć taki proces wyboru kandydata czy kandydatki na prezydenta, prezydentkę lewicy właśnie, który będzie uwzględniał te siły także społeczne. Zgadzam się, to nie mogą być po prostu prawybory i wszyscy sobie decydują, natomiast jestem przekonana, że ta decyzja nie może nastąpić za zamkniętymi drzwiami w gabinecie, nie może nastąpić w takiej formie nie tylko dlatego, że to byłoby nie w porządku, tylko dlatego, że po prostu będzie zmarnowana szansa Lewicy na doświadczenie formacyjne, konsolidację, a to jest szalenie potrzebne, żeby w 2023 roku Lewica mogła zawalczyć o bycie partią rządzącą, a nie tylko mniej lub bardziej silną partią opozycyjną. I to jest też element tego, o czym mówiła Agata Szczęśniak, w pewnym sensie takiej wyobraźni performatywnej. Znaczy, kiedy ja w kampanii mówiłam wprost, że moją ambicją polityczną jest zostać kiedyś ministrą edukacji narodowej, to mówiłam to po pierwsze szczerze, bo taka jest moja ambicja, ale także dlatego, że to pokazuje pewną sprawczość i zdolność do tego, że ja w ogóle jestem sobie w stanie wyobrazić, że będzie w Polsce lewicowy rząd. To jest bardzo ważny przekaz, który nie brzmi absurdalnie, to znaczy nikt nie reagował, wszyscy wiedzieli, że Lewica nie będzie rządzić w tej kadencji, a jakoś nikt się ze mnie nie śmiał, że chce być ministrem edukacji narodowej. Wydaje mi się, że jest bardzo ważne, że wyborcy tego potrzebują, usłyszeć, że jest ktoś oprócz Prawa i Sprawiedliwości, kto jest w stanie sięgnąć w pewnym momencie po władzę. Wobec tego zadania, które sobie przez 4 lata stawiała Platforma Obywatelska, odsunięcia PiS od władzy, po prostu się nie zrealizuje. Dziękuję. To poproszę teraz o krótkie podsumowanie, proszę Rafale. Myślę, że tym, co może pozwalać się z tej lewicy odbierać wyborców Platformy Obywatelskiej, są kwestie związane z konfliktami kulturowymi, to znaczy kwestia aborcji. Tu Platforma będzie miała olbrzymi kłopot. I druga rzecz to są oczywiście kwestie ekologiczne. Ta Platforma związana ze sferą prywatnej przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę kraj interesów, nie będzie mogła sobie pozwolić na tak dużo jak Lewica. Natomiast z pełną świadomością tego, że to oznacza zamknięcie się Lewicy w kraju wielkomiejskiej klasy średniej, to pogłębienie elektoratu. To myślę, że ta
tak krótkoterminowo to jest bardzo prosty pomysł. Notabene nastawiam się na myśl, dlaczego po rozmowach z szefem swojej partii niektórzy politycy zmieniają poglądy, rezygnują z własnych aspiracji. Jako pracownik akademicki myślę, że wiedza to potęga. I to jest właśnie źródło tych rezygnacji. Kompletnie nie zgadzam się natomiast z panią poseł w takim optymizmie. Otóż lewica w Europie umiera. Umiera we Francji, umiera w Irlandii, umiera na Węgrzech, umiera w Republice Czeskiej. Wszędzie jest rozrywana przez dychotomię. Znaczy może nie wszędzie, tam gdzie właśnie na tradycja ruchu robotniczego to się jeszcze trzyma. Przez dychotomię populizmu i liberalizmu. Znaczy nie chcę rozwijać tych pojęć, bo pewnie byśmy musieli tutaj jeszcze długo rozmawiać, a szczególnie w naszej części Europy. W naszej części Europy można być masową lewicą, tak jak to jest na Słowacji czy w Rumunii. Lewicą antysystemową trochę, populistyczną, popieraną na wsi, w małych miasteczkach, przez elektorat podobny do elektoratu naszego PiSu i oczywiście przez trochę sentymentalistów za systemem upadłym w roku 89. Albo można, tak jak na Węgrzech, wejść w mariaże z obozem liberalnym, ta 14. dzielnica Budapesztu, której Mel został, właśnie, to jest taka dzielnica, jak połączyć Saską Kępę z Grochowem, to jest mniej więcej tego typu dychotomiczna dzielnica. No i za cel rezygnacji z tożsamości iść do przodu. Czyli trzeba albo oddać się temu, co liberalna publicystyka, nawet niektórzy politycy lewicy nazywają rozdawnictwem, albo trzeba zakorzenić się w świecie lewingów. Niestety terpią mandatu jeszcze przez długi czas, ponieważ osie podziałów socjopolitycznych w polskim społeczeństwie po prostu się na siebie nałożyły. I rozerwanie tego, co się stało w roku 2006, nie dokona się w jednym pokoleniu. Porozmawiajcie sobie Państwo z ludźmi głosującymi na Platformę, czy w tej chwili także na Lewicę. Zwykłymi ludźmi żyjącymi w wielkich miastach. Nienawiść klasowa do elektoratu PiSu jest czymś niezwykłym. Elektorat PiSu jest różny. Tam też jest oczywiście trochę, zwłaszcza w żelaznym elektoracie niechęć, natomiast większość tam myśli solidarystycznie. Natomiast to jest żywioł, to tam Jerzy Sztur, Krystyna Jarna i tak dalej. To jest odzwierciedlenie. To nie oni to wymyślili, bo takich ludzi, jak sądzę, na co dzień egzystują. Jeśli ja mam jakieś oczekiwania wobec lewicy w tym Sejmie, to ja mam nadzieję, że pani poseł i inni politycy po następnej wypowiedzi pani Jandy czy pana Sztura intelektualnie wypatożycie, zanim zrobi to PiS. Dziękuję bardzo. A ja bym chciała, żebyśmy w ramach tej treningu wyobraźni wyobrazili sobie, że mamy teraz prezydentkę lewicową i że teraz możemy na nią zapracować. W ramach tego, żeby się nic z tego nie zmieniło, może stać się w 2020. Bardziej tylko dobrze mówię, że nie będzie. Ja nie wiem, ja może jestem naiwny, ale ja trochę jest to smutne, jeżeli mówimy tutaj jeszcze w takim miejscu, tak dużo o lewicy i z tego, co mam wrażenie, to mówimy trochę w tych kategoriach anegdoty, o której mówił Przemysław Satura. Z czego musi zrezygnować lewica, żeby trochę gdzieś uszknąć i być tą partią 30%? Nie wiem, do mnie jakoś przemawia ta wypowiedź Elizabeth Warren z jednej z debat przedwyborczych, która powiedziała, że trochę mam dosyć słuchania polityków, którzy startują na urząd prezydenta i mówią tylko po to, żeby powiedzieć, czego nie da się zrobić. Nie? I trochę szkoda energii, nie mam takie wrażenie. Moim zdaniem ten komunikat lewicowy, oczywiście on się może różnić intensywnością i on musi być trochę dostosowany do tego, jak Polska wygląda. Jeżeli ktoś wyjdzie i powie 90% podatku dla najbogatszych, małżeństwo dla gejów i euro jutro, no to raczej nie powalczy, ale jeżeli będzie w stanie to przekazać w innych kategoriach, na przykład zmiany kwestie ekologiczne, czy kwestie ekologiczne w kategoriach szansy modernizacyjnej. Przecież to się da zrobić. Kwestie socjalne w kategoriach bezpieczeństwa. PiS wygrywa bardzo dużo na tym, że zapewnia ludziom takie poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa w kwestiach tego, jak wygląda ich życie. Tak, że tu się wiele nie zmienia. I próbuje pokazać tą drugą stronę jako taką stronę, która chce wywrócić wszystko do góry nogami i zakazać wam jedzenia mięsa, chodzenia do kościoła, a z kolei nakazać wam uczenia się o seksie
od urodzenia. I w ten sposób rodzi poczucie niepewności. Jeżeli druga strona będzie w stanie pokazać, że to, co my robimy, także służy jakiemuś poczuciu bezpieczeństwa i tego, żeby to wasze życie wyglądało spokojnie i było takie pewniejsze, to wydaje mi się, że to jest do zrobienia. I zawsze warto też spojrzeć jednak, ja wiem, że Polacy są może konserwatywni, można tak mówić, ale z drugiej strony diametralnie zmieniło się to społeczeństwo przez te ostatnie 30 lat, w kwestiach także pewnych norm. I właściwie tyle, tylko nie wiem, czy to był żart z tą flagą ZSRR, ale tego radziłbym nie robić. To flaga tęczowa tak, ale te dwie razy tak, nie. Mam czasu, to ja właściwie w ogromnym stopniu zgadzam się z tym, co przed chwilą powiedział Łukasz Pawłowski. Skoro mam, to nie oddam, jak przejąć elektorat Platformy Obywatelskiej, on w dużej mierze sam przyjdzie. To nie jest tak, że to jest elektorat jakoś bardzo mocno związany z Platformą Obywatelską, co też widać z badań Przemysława Sadury. I to jest też elektorat, który jest dużo bardziej, powiedziałabym, do przodu niż sama partia. Ta partia mu po prostu nie wystarcza i on za chwilę, ci ludzie będą, jeśli będą mieli taką możliwość, to poszukają kogoś innego, ale to jest nie tylko na temat elektoratu Platformy Obywatelskiej. To jest na temat polskiego społeczeństwa, które raz, że, tak jak powiedział Łukasz, zmienia się, bardzo się zmienia w ostatnich latach, ale bardzo się też będzie zmieniać za chwilę, bo to, co pan tutaj powiedział o katastrofie klimatycznej, no my zaraz będziemy mieli ogromne problemy związane z suszą, ogromne zmiany, które przyjdą w naszym rolnictwie, w tym, jak wyglądają nasze miasta i na to trzeba będzie reagować i nie wiemy, jak zareagują na to, jak zareaguje na to społeczeństwo. Nie wiemy też, jak zareagują na to politycy. I to będą jakieś bardzo ważne czynniki, które będą określały scenę polityczną, kto na tym zyska. No, wczoraj bardzo mocno o tych kwestiach zaczął mówić poseł Porozumienia Jarosława Gowina i widać, że kwestie klimatyczne chce Porozumienie wziąć na swoje sztandary, więc tutaj Lewica będzie miała rywala. Czerwony sztandar dla mnie jest też symbolem jak najbardziej oddolnych, lewicowych ruchów, choćby w Ameryce Łacińskiej, stąd sympatia do niego. Jednocześnie jest symbolem Związku Radzieckiego, stąd doradzam ostrożność, bo w naszej części świata jest to symbol nie do odzyskania. Tak, ale w tym charakterze tego nawiązałem. Jest w użyciu, uważam, równie ryzykowny na dzisiaj, jak sztandar tęczowy, jeżeli Lewica chce powalczyć o elektorat PiS-u. A jakoś musi to zrobić, tak? To jest rzeczywiście problem, jak przez ostatnie lata, przy każdej okazji, nie to żeby jakoś tak nie życzę, ale jeżeli tylko taka okazja się nadarzyła, namawiałem i polityków razem, i polityków związanych z Robertem Biedroniem, z później z Wiosną, do tego, żeby jednak szukać porozumienia i jednoczenia. Często słyszałem odpowiedzi, a co było dla mnie jakimś tak przyjawem skrajnego optymizmu, że nie, w Polsce jest miejsce na dwóch lewic. I oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić taką lewicę, która stawia na tą nowę kulturową i na dzisiaj jest w stanie skutecznie przejmować elektorat Platformy Obywatelskiej i ją następować. Na fokusach bardzo często taki elektorat, kiedy prosiłem o to, żeby narysować partię tak jak osoby, to rysował lewicę jako młodszego brata albo brata bliźniaka Platformy Obywatelskiej. Takie rysunki. Z dwoma takimi samymi postaciami, jedna trochę młodsza, no i dalej. To jest jedna strategia. Druga strategia to jest taka właśnie bardziej takiego ludowego populizmu, unikania kontrowersyjnych, kulturowych tematów i walki o elektorat socjalny. Jak te dwie strategie połączyć w jedno i w jednej partii? Ja nie wiem, jak to zrobić. Ale mam nadzieję, że wiedzą to osoby takie jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i tym bym tłumaczył jej optymizm, bo nie tylko tym, że no, nie przystoi jej tak jak nam tutaj siać defetyzm,
Gdyby zachowywała się jak taki akademik pesymista, to w życiu nie dostałaby się do parlamentu i bardzo dobrze, że ma ten optymizm. No ale to są te dylematy, które trzeba będzie rozwiązać. Dylemat, jak połączyć takie dwa ruchy w jednej strategii. Dylemat, jak opowiedzieć o budowie welfare state w Polsce w równie prosty sposób, jak da się opowiedzieć o programie 500+. No i trzymam kciuki, żeby się udało i też będę nad tym myślał, obiecuję. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję, że wytrwaliście do godziny niemalże 21. To wydaje mi się, że to jest dla Was też wyróżnienie, że Państwo tak długo słuchali. Państwu bardzo dziękuję za ciekawe głosy. I na koniec tylko kilka uwag. Ja jestem w tym nielicznym gronie, które wgłębiło się w lekturę wywiadu Rzeki z Grzegorzem Schetyną. I faktycznie wydaje mi się, że te fragmenty, w których lider Platformy się ożywiał w tej rozmowie, to były fragmenty poświęcone koszykarzom i piłkarzom Śląska i Wrocław. A to też, jako kibica Śląska Wrocław, mnie to też ożywiało akurat. Ja się też wtedy ożywiałem. Natomiast wydaje mi się, już mówiąc całkiem na serio, bardzo mnie zaciekawi ten wątek komunikacyjny i próbę budowania narracji politycznej, która łączyłaby te dwa segmenty elektoratu, o których mówiliśmy. I tutaj korzystając z obecności Łukasza Pawłowskiego, czy za sprawą Łukasza Pawłowskiego, to myślę, że taką lekturą dość pouczającą jest książka Marka Libby, którą wydała Kultura Liberalna. Koniec liberalizmu, jaki znamy, to jest książka amerykańskiej lewicy właśnie, której autor wskazuje, jak amerykańska lewica straciła możliwość tworzenia narracji budującej pomosty pomiędzy różnymi segmentami elektoratu, a jak skutecznie robi to w tej chwili Partia Republikańska, więc przypomniałem sobie właśnie dzięki obecności Łukasza Pawłowskiego właśnie o tej lekturze i bym ją bardzo serdecznie także wszystkim Państwu polecał. I wydaje mi się, że ta kwestia klimatu jest akurat doskonałym przykładem, jak lewica nie powinna się komunikować, ponieważ ukazał się niedawno taki raport wydany przez berliński think tank, pokazujący, jak populistyczna prawica podważa sens polityki klimatycznej i używa takiej narracji społecznej, gospodarczej, społecznej. Znaczy to, że polityka klimatyczna jest narzucana przez elity w interesie elit, ale przeciwko interesom ekonomicznym danego kraju i przeciwko interesom ekonomicznym tzw. zwykłych ludzi. Wydaje mi się, że wielkim błędem środowisk lewicowych jest rozpoczynanie rozmowy na poziomie komunikacyjnym, rozmowy o zmianach klimatycznych od postulatu zamknięcia kopalń, czyli propagowanie strachu wśród wyborców, że właśnie lewica powinna mówić, że czy w środowiskach podstawowych, że polityka klimatyczna to szansa na bezpieczeństwo socjalne na przykład, na dobre miejsca pracy i bezpieczne. Także to są takie uwagi bardzo, bardzo pokrótce. Czy te wybory, które odbyły się w niedzielę, były przełomowe, to pewnie się niedługo okaże. Na pewno te wybory były przełomowe dla ośrodka myśli społecznej imienia Lassala, ponieważ po raz pierwszy osoba związana z naszym ośrodkiem została posłem na Sejm, a właściwie posłanką. Także jeszcze raz, Agnieszko, bardzo Ci gratulujemy i będziemy Ci kibicować. Mam nadzieję, że wszystkie te poglądy, idee, które są zawarte w publikacjach, byłaś współautorką, na którym próbowaliśmy, one znajdą swojego wiarygodnego rzecznika w polskim parlamencie. I na koniec chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić. 30 października o godzinie 18 w stacji Muranów odbędzie się prezentacja wniosków z turnę, które odbyliśmy po miejscach, gdzie wybywa PiS. Znaczy odwiedziliśmy 11 małych i średnich miast w Polsce, aby dowiedzieć się, co dzieje się w tych miastach, przed jakimi problemami stoją te miasta. I podczas tego spotkania zaprezentujemy wnioski z 11 debat, które odbyliśmy właśnie w mniejszych i średnich ośrodkach. Będzie temu także towarzyszyć dyskusja panelowa z udziałem Olgi Gikiewicz, która właśnie teraz wydaje książkę reporterską o wykluczeniu transportowym. Będzie Piotr Witwicki, dziennikarz Polsatu News, który właśnie na dniach wydaje książkę o Włocławku w latach 90., jak transformacja ustrojowa dotknęła to miasto. I będzie Marta Rzekowska, redaktorka naczelna magazynu miasta, także serdecznie zapraszam. 30 października, godzina 18, stacja Muranów, a tymczasem życzę Państwu miłego wieczoru. Wszystkie publikacje, które są na stole przed wejściem do tej sali, są do Państwa dyspozycji, to są gratisy od Was dla Was. Dziękuję bardzo.